Słuchaj, szpiegują się wszyscy i to jest taka tajemnica poliszynela, że każdy generalnie się szpieguje, bo każdy chce mieć informację, co robi druga strona. To wiesz, to już wiesz, jest stare, jak historia świata. Kwestia jest tylko tego, jak bardzo przeginać. Jednym z zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest kwestia międzynarodowego obrotu zbrojeniem i proliferacji broni masowego grożenia. Mhm. To jest taki, taki przykład. No więc. Wiesz, siłą rzeczy to są ludzie, którzy zajmują się interesami, tak? Czy są to materiały podwójnego zastosowania, czy jest to uzbrojenie. No nie, to już nie chodzi mi o to, że to są, nie wiem, chłopaki na ulicy, którzy gdzieś tam sprzedają, sprzedadzą klamkę. No tylko to są już, powiedzmy, osoby, które handlują konkretnym sprzętem. Jaką masz reakcję emocjonalną do danego pytania? Przykładowo mogę ci powiedzieć. Mhm. Jeżeli na przykład twoją zinternalizowaną normą odnośnie kradzieży jest to, że... Kradzież to jest wszystko powyżej miliona złotych, no nie? Mm -hmm. no więc jeżeli ktoś Cię kiedyś zapyta, czy cokolwiek ukradłeś, a Ty nigdy nie ukradłeś nic poniżej miliona złotych, tylko ukradłeś samochód za 300 tysięcy, nie? Mm -hmm. to no powyżej nie, nie, nie ukradłeś. Nie I urządzenie pokaże, że mówisz prawdę. uzyskał dostęp do danych osobowych polskiego obywatela, to pod tego obywatela mógłbyś się podtrzymać. Tak? I oni dorabiają te dane, czy kradną dane? No to no właśnie tu jest różnie. Najlepiej, żeby te dane zostały wykradzione. Siemanko. Jakbycie przyszedł na full time podcasting, więc zaczynam współpracę z markami. Dzisiaj chcę wam powiedzieć o Cambly, mega aplikacji do nauki angielskiego. Pewnie każdy z was się spotkał z sytuacją na wakacjach, bądź gdzieś na mieście, ktoś do was podchodzi, zagaduje po angielsku. Chcecie mu coś odpowiedzieć, odpowiadacie i okazuje się, że ta odpowiedź nie jest taka do końca dobra, jakbyście sobie wyobrażali, że jesteście w stanie odpowiedzieć. Jednak jak w głowie się mówi po angielsku, to zawsze jest łatwiej. I teraz to samo dzieje się na rozmowach o pracę, to samo dzieje się jak słucha się podcastów po angielsku. Zawsze wydaje się, że umiesz lepiej, a później się okazuje, że nie do końca tak jest. I teraz z rozwiązaniem przychodzi firma Cambly. Jest to aplikacja działająca na komputerze i na telefonie. Możesz umówić się na lekcję 24 godziny na 7, czyli jeśli chcesz mieć lekcję o 3 w nocy, bez, bez problemu możesz się umówić. Co najważniejsze, są to native speaker, czyli osoby, które wychowały się mówiąc po angielsku. Takie osoby mają dużo większy zasób słów, dużo większą płynność, więc mega szybko chłonie się o nich język angielski. Można sobie zobaczyć, jak dana osoba mówi, zanim się z nią umówi na lekcję, bo są filmiki na stronie. Klikasz sobie daną osobę, umawiasz się i wskakujecie na kola. Um, Cambly ma również ofertę dla firm, więc jeśli masz team, który chce, żeby lepiej mówił po angielsku, to również znajdziesz coś dla siebie. I teraz z kodem PrzemekG, Cambly daje Wam 15-minutową darmową lekcję. Zobaczycie sobie, jak to działa. Jeśli Wam się spodoba, dostajecie 50% zniżki na plan roczny. Teraz dla osób słuchających cyamybyl.com. Tak się pisze nazwę Cambly. I to tyle. Uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach, które stoją lepiej niż polski złoty. Trzymajcie się. Długi, cześć. Siema, cześć Przemku, witam. Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Jasne. I czym się zajmowałeś. Słuchaj, no więc tak, ja generalnie w 2013 roku przyjąłem się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jestem byłym funkcjonariuszem tej struktury i zakończyłem swoją chwalebną służbę w roku 2020 i po zakończeniu tej służby rozpoczęliśmy razem z innymi kolegami z różnych służb mundurowych z policji i z wojska. Rozpoczęliśmy takie dwa projekty. Pierwszy projekt to jest nasz portal i blog, który nazywa się Bezpieczeństwo i strategia. Drugi z kolei projekt, który rozpoczęliśmy, to nasza firma, która nazywa się BlackTor. I ta firma zajmuje się w głównej mierze wsparciem biznesu w zakresie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa firmy ochrony. Danych, tego typu rzeczy. Czyli jak zabezpieczyć się przed jakimiś atakami hakerskimi na przykład? Między innymi tak też. Aha. Atakami hakerskimi, próbą wymuszeń, próbą szantażu, różnego rodzaju kryzysami PR-owymi, ale również zajmujemy się sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem. To to są jakieś duże organizacje, jeśli takie mają zagrożenia, co? Są to zarówno, wiesz, takie podmioty prywatne, ale to są też to osoby, też osoby prywatne, które do nas przychodzą, żeby Jakiś, się biz, Jakiś biznesmen? Tak, biznesmeni, różne, naprawdę różne osoby. Staramy się pomóc wszystkim w miarę <śmary> możliwości. Okej, okay, czyli załóżmy, że ktoś przychodzi do ciebie i obawia mm. się, że będzie, że będzie miał jakąś sytuację wyłudzenia, to co mu doradzacie? Możesz mówić o takich rzeczach? E, tak, jak najbardziej. Wiesz, co e, przede wszystkim, znaczy wszystko zależy od tego, czego sprawa dotyczy, prawda? E, jakiego, rodzaju jest to, e, jakiego rodzaju jest to zagrożenie, e, jakiego rodzaju kwoty e, wchodzą w grę. Czy jest to tak jak mówisz, właśnie wyłudzenie na zasadzie ransomware'u, czy jest to wyłudzenie innego typu, czy jest to szantaż? Ransomware'u, czyli to jest jakiś wirus? Ransomware to jest tak, to jest jakby sposób wyłudzania, wyłudzania pieniędzy od podmiotów poprzez wpuszczanie programu do systemu komputerowego, który będzie w stanie blokować dany system do momentu jego odblokowania przez... Szyfruje powiedzmy dyski, blokuje, blokuje system do momentu jego odblokowania poprzez danego hakera, który na ten, przeprowadził atak na, na ten system. A jak pracowaliście w ABW, mhm. to domyślam się, że to, to też głównie wasza praca Działa się w tym zakresie cyfrowym? Teraz chyba większe rzeczy tam się dzieje. Jakieś wyłudzenia, wszystkie informacje, jakieś zastraszanie, to się pewnie wszystko dzieje drogą cyfrową? Wiesz, co i tak i nie. To znaczy, bardziej mm, można powiedzieć, że ja, ja się tym stricte nie zajmowałem. Ja głównie zajmowałem się sprawami e, operacyjnymi e, i w tym zakresie działałem. E, natomiast e, jeśli chodzi o kwestie związane. Z cyberbezpieczeństwem, no to tutaj mieliśmy odpowiedni departament, odpowiedni widział, który tym się zajmował. Okej, okay, czyli to nie wchodzi. Okej, okay, dobra. Zastanawiam um, się, czy nie cofnąć się trochę do początku i uh -huh, tak zróbmy. Jakbyś w takim razie. Co, co. Kiedy padła decyzja, że chcesz pracować w ABW? Słuchaj, wiesz co? E, jakby to powiedzieć, no. Ja zawsze gdzieś tam chciałem pracować w strukturach mundurowych, wiesz? I. Jakby moim celem na początku jeszcze było, było, była chęć przyjęcia się do uop -u. Później wiadomo, UOP został przekształcony w dwie służby ABW i AW. No i ja podjąłem decyzję o tym, żeby przyjąć się do ABW z tego względu, że jakby w mojej orbicie zainteresowań zawsze pozostawały kwestie związane ze współczesnym terroryzmem. Ja zresztą również kończyłem jakby studia kierunkowe, prawnicze. Które jakby ukierunkowały mnie na tą, na tą służbę. Z I... tego, co słuchałem w podcastie, to jesteś doktorem z tego zakresu. Nie, ja jestem właśnie. Tu, tutaj to jest częsty błąd, który się pojawia u naszych, e, u naszych słuchaczy, którzy później komentują, albo do nas piszą. Nie, nie, ja jestem doktorem z zakresu bezpieczeństwa narodowego mhm. bezpieczeństwa y, narodowego dokładnie, które to. Czyli mogę napisać doktor długi. Możesz napisać. Długi". <laughs> ja słuchaj to jest studia z zakresu... Y, Bezpieczeństwa y, kończyłem y, na Akademii Obrony Narodowej w Chcecie Warszawie. tylko jeszcze powiedzieć, że to jest mm -hmm. dużo lepsza ksywka niż długi. Tak mówisz? Tak. Doktor tak. długi. Że <laughs> że jesteś doktor Jak długi. to mówią, teraz miałem do doktor. Tak? <laughs> y, wiesz co, ja tam kończyłem, natomiast magistra broniłem na, y, na Wydziale Prawa. Tak. Mm -hmm. Miałeś jakieś ciągotki do tego, żeby iść do wojska, czy wiedziałeś, że to raczej policja? Y, to znaczy, tak. Do policji jakby mnie nie ciągnęło. Bardziej mnie właśnie ciągnęły kwestie związane ze służbami specjalnymi. Z tego względu, że bardziej interesowała mnie praca w takim, nazwijmy to, zakresie międzynarodowym, prawda? Bo zarówno służby specjalne, służby specjalne zarówno wywiadowcze, jak i kontrwywiadowcze... Czyli to jest osobny dział, to nie jest policja. Bo jak ja, jak nie. ja myślę o antyterrorystach albo o ABW, to myślę, że to też jest jakaś część policji. Nie, nie. Wiesz co, my jakby... Policja podlega pod ministra spraw wewnętrznych i administracji, prawda? Oni podlegają pod, to jest ich jakby bezpośrednio znaczy przełożone. Mhm. Natomiast my podlegamy z jednej strony pod prezes Rady Ministrów, podlegaliśmy pod prezes Rady Ministrów, obecnie podlegamy pod ministra koordynatora służb specjalnych. I tych służb specjalnych w Polsce masz pięć. Tak? To jest Agencja Bezpieczeństwa, masz dwie cywilne, dwie wojskowe i centralne, i CBA. Czyli masz z cywilnych, no to masz ABW, AW, czyli kontrwywiad wywiad, z wojskowych masz SKW, SWW, no i CBA. A AT, czyli antyterroryści, to jest gdzie, gdzie to się mieści w tym? To znaczy AT już nie istnieje, okay. jest, teraz obecnie są, żebym teraz nie przekręcił, SPKP i oni jakby to są pododdziały, które funkcjonują w ramach policji. Mhm. No i od, od, do tego jeszcze masz BOA, czyli y, Biuro Operacji Antyterrorystycznej. Dobra, ja próbowałem to zgooglować, to już wiem dlaczego, nie, nie wiedziałem o co tam chodzi. <grym> czyli to już po prostu nie istnieje. Tak, tak, a to już nie istnieje. Aha. Mm, jak wygląda rekrutacja do ABW? Y, wiesz co, y, no oczywiście to jest pewien proces, no należy się do tego ABW zgłosić i wypełnić tak zwaną ankietę bezpieczeństwa, znaczy ankietę zgłoszenia, ankietę bezpieczeństwa. Na czym ona polega? No tam masz serię pytań, ona jest dostępna nawet na stronie internetowej, tudzież w ust w, chyba o ile dobrze pamiętam w ustawie też jest załączona jako załącznik do ustawy. W każdym razie tą ankietę bezpieczeństwa musisz wypełnić, tam musisz podać wszystkie informacje odnośnie swojej osoby oraz wskazać osoby polecające cię do służby. Bez, poleca bez polecających nie przejdę? Nie, no musisz wskazać osoby polecające. To znaczy, możesz wskazać kogo chcesz, prawda? To nie jest, to nie chodzi o to, żeby... Czyli ty byś mógł wskazać mnie na przykład? Na przykład mógłbym wskazać ciebie, dokładnie. I wtedy oni się ze mną skontaktują i zapytają, czy polecam długiego. Dokładnie tak. Zapytają, kim jest długi. <laughs> Skąd się znacie i tak dalej, i tak dalej. Okej. Okay. Więc e, jakby musisz wskazać te osoby polecające e, i nie mogą być to członkowie twojej rodziny, no nie, bo wiadomo, że członkowie twojej rodziny to członkowie twojej rodziny. Więc e, w głównej mierze... E, to jest jakby pierwszy krok. Później, w zależności od tego, czy służba będzie zainteresowana tym profilem. Tak? Mogę cię zatrzymać tu? Na tym, na tym etapie jakie rzeczy cię mogą dyskwalifikować? Wiesz co? Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności Twoje kontakty. No nie? Jeżeli powiedzmy, czy wyjdzie w Twojej ankiecie bezpieczeństwa, że na przykład, nie wiem, posiadasz kontakty z osobami, które e, pochodzą ze środowisk przestępczych. To jest taki przykład, no nie? A jak oni to zweryfikują? E, no wiesz co, poprzez sprawdzenia w systemach, no nie? Że generalnie, jeżeli na przykład podajesz, podam powiedzmy ciebie, tak? Mhm. Jako osobę polecającą i okaże się, że ty jesteś zatwardzianiem przestępczą, przestępcą, o czym ja nie wiedziałem, no, mhm. no bo to gdzieś tam zataiłeś. No i okaże się, że jednak się znamy. No i to powiedzmy jest element, który może w jakiś sposób mnie dyskwalifikować, no nie? Bo powiedzmy, nie wiem, 10 lat temu Dokonywałeś jakichś rozbojów albo czegokolwiek innego. No nie? A ja mhm. o tym nie wiedziałem. Bo okay. się poznaliśmy cztery dni temu, no nie? Mhm. Na tej zasadzie. Dobra. Jakiś, na tym etapie są jakieś psychologiczne rzeczy, które mogą cię zdyskwalifikować? Jakieś... Nie, wiesz, co nie. Tutaj, tutaj tego nie ma. Kwestie psychologiczne dopiero pojawiają się troszeczkę później, bo to jest taka. Następuje taki pierwszy proces weryfikacyjny kandydata, tak? W momencie, jeżeli kandydat jest, powiedzmy, z, Interesujący dla służby, no to wtedy taka osoba jest zapraszana na dalsze etapy rekrutacji. No i między innymi tutaj wchodzą kwestie, nie wiem, rozmowy kadrowe, testy psychologiczne, badania, badania poligrafem. Czyli wykrywaczem kłamstw. To powszechnie zwany wykrywaczem kłamstw, tak. Co jeszcze? No i testy fizyczne. Mhm. Na no czym polegają? W jaki sposób badają psychologicznie? Jak, Jakich jakie rzeczy szukają? Yy, wiesz co, to, czego szukają, to ciężko mi powiedzieć, bo każda yy, formacja, czy to policja, czy to służby specjalne, czy wojsko, ma swoje jakby testy psychologiczne, prawda? I te testy psychologiczne są bardzo podobne, jednak chodzi o yy, jakby profil kandydata psychologiczny. Bo innego kandydata potrzebujesz do policji, Innego kandydata potrzebujesz do wojska, innego kandydata potrzebujesz do służb specjalnych. No nie? I wiesz, wiesz, jakiego kandydata oni szukają? Jaki jest, jaki jest profil mniej więcej? To wszystko zależy od tego, do, jakiego działań do jakich działań jest um, przewidywany dany kandydat. A jeśli idziesz do tych operacyjnych działań? No, to wydaje mi się, że tutaj, no tak na zdrowy rozsądek, to chyba najlepiej byłoby powiedzieć, no, że potrzebujesz kogoś, kto jest komunikatywny, tak? Czyli E, szybciej e, jakby osoby z pewną ekstrawersją będą brane pod uwagę niż introwertycy, tak? No bo... Ty jesteś ekstrawertykiem. Ja jestem typowym ekstrawertykiem, tak? Mm -hmm. ja, ja lubię gadać, lubię ludzi, więc jest okej. Okay. Natomiast, e, tak jak mówię, jeśli chodzi o kwestie związane z, z, tą, z tym profilowaniem, no to wydaje mi się, że pod tym kątem... No, na, natomiast jeżeli, wiesz, potrzebujesz osobę do, do działu IT... No to wiadomo, że aż ten ekstrawertyzm nie musi być tak ujawniony, może być ta osoba bardziej introwertyczna. E, więc to wszystko mocno zależy od tego, do czego ta osoba ma być predestynowana. A introwertyk w jakichkolwiek działaniach operacyjnych albo jakichś inwigilacyjnych się sprawdzi? Ciężko mi powiedzieć, wiesz, mhm. wydaje mi się, że będzie mu ciężko. Mhm. Jeżeli taka osoba by nawet trafiła, e, to mogłoby być jej po prostu ciężko. Z tego względu, że no, mimo wszystko, tak jak mówię, jeżeli. Prowadzisz rozmowy z osobami, no to, no to musisz z nimi rozmawiać. No nie? Mm. nie możesz wiesz, siedzieć i nie wiem, patrzeć się w sufit albo bać się, bać się nawiązania kontaktu, albo tym bardziej, nie wiem, nie chcieć z nimi rozmawiać. No nie musisz chcieć z ludźmi rozmawiać. Mm. Agresywny powinien być? Tak, nie, nie, nie. No, w powiem, sensie że... agresywny gotowy do agresji. Ym... Bo to jest różnica pomiędzy mm -hmm. byciem taki trochę agresywnym, ale pro masz problem z kontrolowaniem się, a być agresywny. Ale umiejętnością kontrolowania tego. To znaczy, wydaje mi się, że osoba musi być na pewno pewna siebie. Może nie agresywna, ale na pewno pewna siebie i nie może być naiwna. Rozumiesz, nie możesz, nie możesz no bo też masz świadomość tego, że druga strona nie zawsze będzie chciała ci powiedzieć wszystko, no nie? I też będzie próbowała cię gdzieś tam zwodzić. Więc ty, jako, jako osoba, która, nie wiem, prowadzi rozmowę. Z takim człowiekiem, no to musisz wiesz, no mieć świadomość tego, że nie ufać w 100% osobie. no nie? Więc wiesz, też musisz odpowiednio czasami grać na emocjach, no nie? W momencie, jeżeli wiesz, ktoś nie jest przekonany, no to musisz go troszeczkę bardziej mocniej Naciśnąć. nacisnąć, no mhm. nie? No bo wiesz, musisz go po prostu przekonać do pewnych rzeczy. No to jeżeli widzisz, że ktoś się waha, no to musisz przejąć tą inicjatywę, no nie? Czyli w tej formie agresji, czy to odpowiada na Twoje pytanie w jakiś sposób? Mm. Myślałem bardziej o przemocy jakiejś fizycznej, czyli jeśli do niej dochodzi, ona no nad tym się zastanawiałem, bo to też musi być określony profil osoby. No to już ci powiem. To, mhm. no, jako funkcjonariusze służby mundurowej i y, umundurowanej, uzbrojonej, no też jakby uczymy się tego y, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, tak? Czyli no, siłą rzeczy, no, nie możesz się bać konfrontacji z drugą osobą, no nie? bo zarówno Masz środki przymusu bezpośredniego, masz broń, więc jakby no też musisz być jakby gotowy, gotowy do, do, tego, do tego, żeby ją użyć. No. Mm -hmm. Czy zauważyłeś, żeby w tych testach jakoś badali Waszą naiwność? Były jakieś hmm. pytania, które mogłyby wskazywać na to, żeby czy sprawdzali, czy jesteś taki nader ufny, czy raczej jesteś właśnie taki wycofany i rozkminiasz ludzi? Bardziej mi się wydaje, że... No bo to są, tak jak mówię, to są typowe testy kompetencyjne, osobowościowe. Bardziej w, tym, w tą stronę no nie? sprawdzają. Wiesz, jak, jakiego rodzaju człowiekiem jesteś. No nie. Mhm. Testy na inteligencję. No to wiadomo, że wiesz, człowiek, który... Jest bardziej inteligentny, bardziej będzie pewne rzeczy analizował. Nie? Człowiek mniej inteligentny będzie przyjmował pewne rzeczy takimi, jakimi są. Mhm. Czyli tutaj stawiałem na inteligencję, bo jak rozmawiałem ze specjalistami, to mówili, że mówię o siłach specjalnych. Mhm. To mówili, że na testach na inteligencję mają być inteligentni, ale nie mają być w jakimś takim górnym zakresie. No właśnie tutaj, no tutaj jest ta kwestia. No, o, tym, o tym właśnie mówię, o tym profilowaniu, bo wojsko z kolei ma, wiesz, inne profilowanie. Tam z kolei. No, musisz być jakby gotowy do o tym, o tym, o tym czy mówisz. nie Musisz być gotowy do tej agresji, tak? Musisz jakby wręcz wykazywać się tym, że. Bo wiesz, inaczej będzie podchodził do zagad... podchodziła do zagadnienia, e, strzelania do innych osób, osoba, która jest bardzo empatyczna, tak? Będzie miała bardzo duże, wiesz. Wahania nastroju, no może nie wahania nastroju, ale będzie miała z tym po prostu opory. No, będzie nie? miała tę ten, ten, sekundę zastanawiania się zanim nim Dokładnie. Niż mm -hmm. osoba, która powiedzmy aż na, tej, na tym spektrum empatii tak wysoko nie jest. No, nie? Czyli powiedzmy mniejsza empatia, a powiedzmy większa, większa tendencja do tego, żeby do posłuszeństwa do wykonywania rozkazów i tak dalej. Nie? Ale jednak, no, tak jak mówisz, no, te osoby też muszą mm, posiadać. Dosyć dużą dozę inteligencji, dlatego że no, pole, pole walki obecnie też się zmienia i trzeba myśleć. Trzeba dużo myśleć. Dużo tak. myśleć, strategicznie myśleć, zastanawiać się, gdzie się ruszyć, jak się ruszyć i co się może zdarzyć za chwilę. Dokładnie. Wykrywacz kłamstw. Jak to się nazywa? Poligraf. Poligraf. To według ciebie działa z twojego doświadczenia? I w przypadku, kiedy ty byłeś na tym i domyślam się, że sam go też używałeś już później na służbie. Znaczy nie, bo wiesz co, do tego, żeby w ogóle używać poligraf, no to musisz być pod tym kątem przeszkolony. umieć go używać. Czy jakaś specjalna osoba tego jest? Tak, tak, no poligrafer. Osoba, która jest przeszkolona do tego, żeby prowadzić badania z wykorzystaniem tego urządzenia. No i tutaj dochodzimy znowu do tego. No to jest to urządzenie, tak? urządzenie pokazuje ci pewne wyniki, no nie? I teraz chodzi o to, że to urządzenie jest bardzo dokładne i generalnie samego urządzenia, jeśli o to pytasz, no nie da się za bardzo oszukać, no nie? Natomiast na, no bo, wiesz, są jakieś tam powszechne koncepcje, że można, nie wiem, tam pineskę w but włożyć i tak dalej, i tak dalej, wiesz, jakieś szpilanie oddechu i tak dalej, no, że tam kombinują różne rzeczy, ale to urządzenie i tak wykaże pewne kwestie, nie? Pewne anomalie, i y, kwestia na temat jest, natomiast jest interpretacji tych wyników. No mm -hmm. Bo na, na końcu, jakby zawsze masz człowieka. Zawsze ten człowiek interpretuje te wyniki. I teraz y, ty możesz. Y, raczej poligrafu nie oszukasz, ale możesz oszukać poligrafera. No nie? To jest raczej w tym kierunku. Wiesz, jak to można zrobić? W sensie, jak, jak można wpływać na, na poligrafera, żeby on z, inaczej zinterpretował wyniki? Wiesz, co? Chodzi o to, że poligraf bada ślady pamięciowe. Mhm. Tak. Poligraf bada ślady pamięciowe. Więc wszystko bardzo, w bardzo dużej mierze wszystko zależy od pytań, które są ci zadawane i od tego, jaką masz reakcję emocjonalną do danego pytania. Przykładowo, mogę ci powiedzieć, mhm. jeżeli na przykład. Twoją zinternalizowaną normą odnośnie kradzieży jest to, że e, kradzież to jest wszystko powyżej miliona złotych. No nie? Mm -hmm. no więc jeżeli ktoś Cię kiedyś zapyta, czy cokolwiek ukradłeś, a Ty nigdy nie ukradłeś nic poniżej miliona złotych, tylko ukradłeś samochód za 300 tysięcy, nie? Mm -hmm. to, to, to powiem, że nie ukradłeś. To jest, nie ukradłeś. Nie I urządzenie pokaże, że mówisz prawdę. Okay. Ale to musi być głęboko zinternalizowana Twoja norma, nie? Czyli w ten sposób można unikać jakiejś odpowiedzi. No, tylko to jest ciężkie, bo jednak mimo wszystko, tak jak mówię, wiesz, to bada ślady pamięciowe, więc jeżeli kiedykolwiek matka ci mówiła nie kradnij, mhm. rozumiesz? To już, pewnym, to już w pewnym sensie to, to będzie... To już jest, a, wiesz, już się zaczyna, wiesz, wahanie. Więc y, tak jak mówię, wszystko zależy od interpretacji wyników i od tego, jak masz... Dlatego, wiesz, no, wydaje mi się, że najlepiej chyba e, poligraf byliby w stanie... To jest, to jest moje zdanie, wiesz, nie jestem tutaj ekspertem, ale wydaje mi się, że... Poligraf najlepiej chyba by byli w stanie oszukać po prostu psychopaci, którzy nie mają w ogóle, wiesz, jakiegoś związku emocjonalnego z, nie wiem, z empatycznymi kwestiami, no nie? Bardzo macie, małe emocje okazują. Bardzo małe emocje okazują i, wiesz, nie wiem, to czy, wiesz, zapytają, wiesz, nie wiem, czy zrobiłeś to czy tamto, wiesz, facet nie ma w ogóle, wiesz, podejścia, tak jak mówię, emocjonalnego do tego, Mówi, nie, wiesz, i wychodzi nie, no. Tak na jakichś filmach oglądałem, że, znajdu, że nie, nie skazują osób tylko biorą je jak, chyba jako niepoczytalne, jeśli osoba przyznaje się do winy i w ogóle jej nie przeszkadza to, że pójdzie do więzienia i że w ten sposób kwalifikują osobę, jako że to jest nie tak. Mm, to wiesz co, to też, to też zależy, no bo jakby osoba, y, która jest, no żeby, żeby orzec o niepoczytalności osoby musi mieć bierły, bo biegły psychiatry tak? No i biegły e, psychiatr bada to, czy faktycznie osoba jest niepoczytalna, czy nie. No i faktycznie, no jeżeli osoba jest niepoczytalna, to znaczy nie ma rozpoznania czynu w momencie jego popełnienia, no to wiesz, no to, no to nie wie po prostu, że zrobiła źle. No to mhm. jeżeli osoba nie wie, że zrobiła źle, no to jak masz ją ukarać, no nie? Coś, coś, co, gdzie, gdzie indziej jest problem. Gdzie indziej jest problem, wiesz, to taka osoba bardziej powinna być właśnie kierowana na leczenie, a nie na, a nie do więzienia, no bo co, no zamkniesz ją, to jeszcze jej pogorszy sprawę, no nie, bo ona nie będzie wiedziała w ogóle, dlaczego tam jest. Mhm. To jest skomplikowane. Tak, tak, no to są, wiesz, to są już takie kwestie proceduralno-prawne i i tutaj już sądy się raczej nad tym pochylają. Mhm. Mm, fizyczne jakieś są ciężkie testy? Czy... Wiesz co, nie. Tam, z tego co pamiętam, to też są jakby informacje dostępne ogólnie, to mm, testy, jak ja zdawałem, nie wiem, jak, czy to coś się zmieniło teraz, czy nie, ale jak ja zdawałem, to tam było bieg na kilometr, jeżeli dobrze pamiętam, pompki, brzuszki. Czyli tak rzut bardzo podstawowe. No, bardzo podstawowe, tak. Mhm. Także nic, nic, co nie jest do przejścia, jeżeli regularnie jakoś tam ćwiczysz, nie? Jak się już dostałeś, długo mhm. trwał ten proces w ogóle? Rok. Rok, rok mhm. czasu. Dostajesz się, miałeś pewnie jakieś przeświadczenie o tym, jak to będzie wyglądało, jak, jak wyglądało zderzenie z rzeczywistością, co tam się rzeczywiście dzieje. Wiesz, co to jest tak. <śmiech> <śmiech> hmm, dokładnie. Zawsze, zawsze, zawsze to jest tak, że jeżeli idziesz do jakiejś pracy, hmm, czy w tym wypadku do służby. Masz jakieś widealizowane pojęcie o tej służbie, o tej pracy. No nie? I y, następuje potem zderzenie z rzeczywistością. I y, 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 pytanie jest później takie, czy to zderzenie z rzeczywistością jesteś w stanie zaakceptować, czy nie? Jeżeli nie jesteś w stanie zaakceptować, no to kończysz tak jak ja. <śmiech> <śmiech> Czyli po jesteś, jakimś czasie rezygnujesz. Po jakimś czasie po prostu rezygnujesz, y, decydujesz się na inną ścieżkę kariery. A jeśli jesteś w stanie to, to, to zderzenie z rzeczywistością zaakceptować, no to tkwisz w tej instytucji. no Nie Nie mówię, że to jest złe. Broń Boże, wiesz, ja. Ale i tak długi czas wytrzymałeś w takim razie. No 7 lat, tak. Mhm. 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 Więc to, to jak w takim razie wygląda ten proces? Jeśli zderzyłeś z rzeczywistością, to dlaczego po 7 latach dopiero trzeba? Um, wiesz, co. I też może jeszcze zanim powiesz, dlaczego to mhm. Na czym polegało to zderzenie z rzeczywistością, bo to jest też niejasne. Jasne. Jesteś e... przygotowany. Tak. Zaraz sobie do, do tego dojdę. Do, do, doktor Długi jest przygotowany. Doktor Długi jest zawsze przygotowany, tak jest. Wiesz co? Wydaje mi się, że jakby w tej służbie najciężej tak naprawdę mają idealiści, prawda? Bo, no. Jeszcze chciałbym powiedzieć, jesteś przygotowany z tego, co rozmawialiśmy do tego, bo to są tematy, które dosyć ciężko ci jest poruszać, bo możesz mieć z tego powodu jakieś problemy. E, tak, musisz no operować w, w jakichś zakresach informacji, o których możesz mówić. Tak, bo tutaj trzeba właśnie też wyjaśnić jedną sprawę. E, dlaczego bardzo mało funkcjonariuszy decyduje się na tego typu rozmowy? E, no wynika to przede wszystkim z tego, że e, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i innych służb specjalnych pracują w środowisku, które jest regulowane przez ustawę o ochronie informacji niejawnych. Tak? I informacje, które pozyskują w trakcie służby, na przykład o nie tylko o działaniach, które prowadzą, ale też o strukturze tej instytucji i tak dalej, i tak e, dalej, są chronione tą ustawą. Tak? Czyli są chronione klauzulą tajne, ściśle tajne. I teraz za ujawnienie informacji o klauzuli tajne ściśle tajne no, zgodnie z kodeksem karnym grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności, tak? Czyli y, funkcjonariusz, który decyduje się na taki krok jak ja, czyli na to, żeby przyjść do Ciebie do podcastu i o tym sobie o pewnych rzeczach porozmawiać, musi bardzo ostrożnie cedzić informacje, które może powiedzieć, a których powiedzieć nie może. Rozumiesz? Bo z jednej strony, y, takiemu funkcjonariuszowi, który ujawni tego typu informacje, grożą reperkusje prawne, no ale tobie, jako osobie, która też daje platformę do udostępniania, bo tak jak mówimy, mówimy to o ujawnianiu informacji, czyli platforma do ujawniania informacji. Czyli ja je ja wrzucam. Czyli ty je wrzucasz, dokładnie. Dzięki. <laughs> nie ma sprawy, możesz na mnie liczyć. <laughs> też, też, też grozi po prostu. Ja, ja zostałem zmuszony. To nie, to nie moja wina. Też grozi, słuchaj, też grożą jakieś konsekwencje, więc um, więc po prostu trzeba bardzo, bardzo ostrożnie Stąpać po tym cienkim lodzie. Dlatego też, tak jak mówię, ja, jeżeli tutaj następują jakieś przerwy na zastanowienie się, to wynikają właśnie z tego, czy ja coś mogę powiedzieć, czy powinienem mówić, czy raczej się wstrzymać od wypowiedzi. Natomiast o swoich doświadczeniach, o swoich przemyśleniach mogę spokojnie mówić tak długo, jak długo nie ujawniam tych informacji, więc. Mm -hmm. Tak jak mówię, no jeśli chodzi o kwestię yy, przyjęcia się do służby i tego, yy, tego, co tam zastałem, no to sprawa wyglądała tak, że wydaje mi się, że idealiści, którzy idą tam, no bo głównie ludzie tam idą dla jakichś ideałów, prawda, mają jakieś przeświadczenie, yy, chęć pomocy ludziom, chęć zadbania o bezpieczeństwo państwa. No, no czują jakąś tam, jakąś tam cel i misję, prawda? To mnie zawsze zastanawia, skąd hmm. się. Ja nigdy nie poznałem takich ludzi, nie, nie mam ani jednego znajomego. Ani jednego znajomego, z którym się znałem zanim był w policji i później był w policji. Ani jednego. Jestem kompletnie z innego środowiska. Mhm. I zastanawiam się, skąd się, gdzie, jakie to jest środowisko, skąd ci biorą się ci ludzie? Czy to jest jakoś w rodzinie już mówione, że służby, służby są OK, że, że, można, że trzeba walczyć o państwo i że trzeba dbać o Polskę? Ja nie znałem takich ludzi, więc zawsze mnie to zastanawia jak rozmawiam z taką osobą. To znaczy, wiesz co, ja mogę się wypowiedzieć tylko yy, siebie. Yy, za siebie dokładnie, bo nie będę wypowiadał się za yy, każdą osobę, która się do służby bo. Tych powodów y, może być, tak jak mówię, aksjologii jest tyle, ile jest ludzi. Mhm. E, tych powodów, dla których ktoś wstępuje i jakie ma przekonanie, jakie ma ideały, to już są, wiesz, indywidualne kwestie. Natomiast, e, wiesz co, u mnie, no, u mnie bardziej to była kwestia tego, że mm, w momencie, jak, wiesz, byłem na, na prawie, no to, wiesz, no to siłą rzeczy uczysz się tego wszystkiego, Wiesz, no jednak y, z definicji, studiując ten przedmiot, jakby uczysz się o tym, że wiesz, no, wszyscy wobec prawa są równi, że nie można y, wiesz, y, uznawać człowieka za winnym bez wcześniejszego y, procesu sądowego i tak dalej, i tak y, dalej. Więc jakby budujesz w sobie chyba jakiś, wydaje mi się, system wartości, system moralny, który oczywiście wcześniej już masz, ale jakoś go tam ugruntowujesz, no nie? No i w którymś momencie, wiesz, no, jedni, jedni koledzy podjęli decyzję o, wiesz, pójściu w kierunku adwokatury, tudzież bycia prokuratorem albo sędzią, no ja zdecydowałem się na inną, na inną ścieżkę kariery, bo wydawało mi się, że tutaj będę w stanie jakby mieć um, widoczne wyniki, nie, bo jednak um, pracując jako adwokat, pracując jako radca, no cały czas jednak siedzisz, wiesz, w większości czasu siedzisz w kancelarii, doradzasz ludziom, Natomiast mi się wydawało, że jakby będąc tutaj, będę miał realny wpływ tak na to bezpieczeństwo państwa. No nie? I... Czyli będziesz w stanie zatrzymać jakichś przestępców, o jak tym Dokładnie tak. Mhm. No, ja, ja, wiesz, że jakby moje działania będą mm, realizowały tą, tą całą, nazwijmy tą, tą całą myśl no, prawną, e, a z drugiej strony będą jakby bezpośredniej realne. Nie? Mhm. I jak to się weryfikowało zewnątrz? Wiesz co no ciężko troszeczkę, bo, bo wiesz ja wymyśliłem sobie to w ten sposób, że trafiając do tej służby właśnie chciałem pracować w wydziale operacyjnym. i bo to jakby wiesz najbardziej pasowało do, do mnie jako do osoby i i kiedy już trafiłem do tego wydziału operacyjnego, wydawało mi się, że w głównej mierze właśnie będziemy, wiesz, raczej pracować na mieście, wiesz, będzie więcej działo, akcji. Będzie więcej akcji, będzie więcej się działo. Natomiast fakt jest faktem, że duża część pracy oficera operacyjnego no to jest po prostu siedzenie znowu za biurkiem w kwitach, no nie. I to chyba było dla mnie takie mocne zderzenie z rzeczywistością, no nie. I tak jak mówię, częścią osób, osób to odpowiada, no. Część, część się przyzwyczaja. Część, się a... część niekoniecznie. No, nie? no bo jeśli jesteś taką aktywną, żywą osobą, to później jak musisz siedzieć przy biurku to prostu w, no w pewnym dokładnie. momencie jesteś zmulony do akcji. Dokładnie. No i tu wiesz, tutaj jeszcze mm, na te kwestie, wiesz, zderzenia z rzeczywistością, które de facto doprowadziły do podjęcia przeze mnie decyzji o odejściu ze służby, no było, było kilka jeszcze, no nie wiesz, to tam był, jakby to nie był, to nie była i. Jedna... No jednak to 7 lat, to tam się musiało coś dziać. Dokładnie, wiesz. to nie była decyzja, którą podjąłem z godziny na godzinę i z minuty na minutę, tylko bardziej była to, wiesz, decyzja, która gdzieś tam z czasem, z czasem bardziej we mnie dojrzewała i dorastała. No i to zajęło mniej więcej 7 lat. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotifyu. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz się sobie oglądać, jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotifya i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Czy Ty możesz powiedzieć, bo ja sobie czytałem mniej więcej definicję tego, co, co to jest ABW, ale mhm. dla mnie to nie do końca jest jasne, na czym polegają Wasze operacje? E... To znaczy. Co to znaczy, że jesteś operacyjnym e... funkcjonariuszem ABW? To znaczy, że łapiecie jakichś przestępców? E... To znaczy, słuchaj, no. To teoretycznie tak. to, to samo robi policja, więc zastanawiam się... Hmm, tak, tylko że chodzi o zakres hmm. zadań, no nie? Zakres zadań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest określony w y, artykule piątym ustawy o ABW oraz OW y, i tam masz listę tych zadań, którymi my się zajmujemy, no nie? I, y, generalnie wgucham, Ale nie wciąż mierze... to, to, jakie zadanie zostanie wam przypisane, to też jest zawsze interpretacja. Hmm. Nie, no to masz, to masz jasno określone. Jasno tak, wszystko mhm. po, po kolei wy, wyszczególnione, wiesz, co i jak. No i w ramach realizacji tych ustawowych zadań, ABW ma prawo podejmowania działań operacyjnych, no nie? Które polegają na jakby ujawnieniu, rozpracowaniu, opracowaniu grup lub osób, które dokonują czynów przestępczych. Staram się to mówić taką nauką, żeby za <noise> <to> nie powiedzieć. <noise> Dobrze ci idzie. No, staram się. Rozum, <noise> ro, 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 rozumiem. I, I generalnie okay. chodzi o to, że wykorzystując pewne ustawowe uprawnienia i narzędzia, którymi w ramach do realizacji tych zadań ustawowych mamy, no, prowadzimy sprawy, które mają na celu przekucie danych działań operacyjnych na działania procesowe, no nie? Bo jakby proces, który um, potem ma miejsce, tak? Czyli już, Mówisz już postawienie... Mówisz o jakimś procesie sądowym. No tak, postawienie, postawienie postawienia oskarżeniu, oskarżenia, zarzutów, postawienia aktu oskarżenia o sobie. No to już jest powiedzmy już końcówka tych, jakby to wynika z tej pracy operacyjnej, tak? Czyli najpierw jest praca operacyjna, przekazywanie informacji do, do, do grupy, która zajmuje się postępowaniami karnymi, i oni potem już to przekuwają na proces. Może mów mi, jak, jak dodaję ci pytanie, które jest niebezpieczne, to mów mi, żebym ja wiedział, a, mm -hmm. w, jakich, w jakich obszarach się poruszamy, bo ja, bo, ja nie, bo ja nie zawsze jestem pewien. Wydawało mi się, że to, to które ci teraz zadałem, jest... Nie, 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 no nie mam tak problemu. Tylko tak jak, jest, jak ja mówię, muszę się po prostu zastanowić, czy wiesz, czy hmm, mogę tutaj, wiesz, jakby hmm, wszystko tylko do, powiedzieć. No. Dobra, mam kolejne pytanie, jest. ale nie wiem, czy mogę je zadać. Na, ale, czy to jest tak, że ktoś wam zgłasza ludzi, czy są ludzie, którzy są obserwowani 365 dni w roku? Mm, nie ma czegoś takiego jak obserwacja ludzi 365 dni w roku, bo nie ma na to siły i środków. Mm -hmm. Wiesz, siłą rzeczy, no nie masz tylu funkcjonariuszy, żeby obserwować osoby 365 dni w roku. Bo Czyli to nawet le... jacyś najwyżej położeni politycy, oni nie są obserwowani? W nie, sensie nie to, że ktoś na nich patrzy, nie no mówię o tym. Nie, nie, nie nie nie, no nie, 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 nie ma czegoś takiego. Wiesz, to znaczy, mm, ty ochroną polityków y, teoretycznie zajmuje się y, aktualnie służba. SOP, tak. Mhm. I jakby oni głównie się zajmują teraz ochroną tych osób. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o. Ale korupcją się zajmuje ABW. I CBA. Bo teraz, w zależności od tego, w jakim zakresie, bo teraz inną korupcją zajmujemy się my, inną korupcją zajmuje się CBA. Natomiast ABW jako służba bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, w głównej mierze zajmuje się ochroną kontrwywiadowczą państwa, jak i przestępstwami o charakterze terrorystycznym. Tak? To są takie główne rzeczy. No Też jeszcze jest kwestia międzynarodowego obrotu bronią, amunicją, amunicją bronią masowego rażenia i tak dalej, tak dalej. Także tego trochę tam jest. <słyski> <słyski> Czy, czytałem. Um, czyli łapaniem nielegalów też zajmujecie się wy? Mm, tak, łapaniem nielegałów też zajmujemy się my. Mhm. Wyjaśnisz, co to znaczy nielegał? Nie, nie Jak najbardziej tylko to będzie troszeczkę dłuższa wypowiedź. Spoko. To jest bardzo ciekawy temat, o którym swoją drogą nie wiedziałem, więc to jest typ mm. bardzo ciekawy I nie wiedziałem, że oni się tak nazywają. Tak, to znaczy wiesz co, jakby nielegalowie, to jest określenie, Takiego najgłębszego zakonspirowania funkcjonariuszy wywiadu na przykład rosyjskiego, tak? Generalnie jakby wywiad rosyjski opiera się na takich dwóch filarach. Z jednej strony to są funkcjonariusze. Mówić o rosyjskich, ale to się dzieje w każdym państwie. No, nie każde państwo ma nielegałów, mhm. ale jakby większość, większość jakby struktury funkcjonowania agencji wywiadowczych na tym się opiera, tak, czyli na oficerach czyli funkcjonariusze, którzy są, którzy pracują mm, i są zwerbowani do służby, znaczy są po prostu w służbie y, oraz na współpracownikach, tak? Czyli jakby funkcjonariusze mają za zadanie pozyskanie współpracowników, a współpracownicy mają za zadanie przynieść tym funkcjonariuszom informacje. Ok? Dobra, to skoro to już mamy jasne. Y, to teraz możemy powiedzieć dalej na temat tych właśnie funkcjonariuszy etatowych, tak? No i teraz masz jakby kilka rodzajów tych funkcjonariuszy etatowych, nie w zależności od poziomu właśnie ich zakonspirowania. To są na przykład funkcjonariusze w pierwszej kolejności, którzy pracują w centrali służby. Czyli na przykład w przypadku wywiadu rosyjskiego są to funkcjonariusze, którzy pracują w Moskwie, tak? I to nie jest tak, że oni cały czas siedzą za biurkiem, ale też robią takie krótkoterminowe Wyjazdy zagraniczne w celu nawiązania kontaktu ze źródłem osobowym, który gdzieś tam sobie funkcjonuje. Drugim typem funkcjonariuszy etatowych to są funkcjonariusze pod przykryciem dyplomatycznym, tak? czyli to są osoby, które siedzą na, na, przykładowo na placówce dyplomatycznej w Warszawie, w ambasadzie, na w ambasadzie na przykład, i legendują się jako, nie wiem, dyplomata zajmujący się sprawami kulturowymi czegokolwiek. Tak? czegokolwiek. Tylko my nie wiemy, tak, który dyplomata jest, a który nie jest y, tym funkcjonariuszem etatowym agencji wywiadu, y, czyli czy tam służby wywiadu y, Rosji. Kolejnym takim typem y, tych funkcjonariuszy etatowych są funkcjonariusze pod y, przykryciem nieoficjalnym, tak, czyli generalnie w przypadku, na, w przypadku Rosji masz, powiedzmy, instytucje prywatne, które są też po części instytucjami państwowymi, ja takie jak, nie wiem, Gazprom, Gazprom czy Rosneft. I na przykład taka osoba zatrudniona jest w tej instytucji i wyjeżdża na przykład do Polski w celu negocjacji kontraktu. A w trakcie prowadzenia tych. Swoich oficjalnych zadań, czyli na przykład negocjowania kontraktu na nie wiem, dostawę gazu, obsługuje źródło, z którym ma się skontaktować. Nie? I to jest jakby, to już jest trudniejsza sprawa do wykrycia, no bo wiesz, po pierwsze, nie wiesz, kiedy ta osoba przyjedzie, nie wiesz tak naprawdę, czy ta osoba jest, czy nie jest takim pracownikiem etatowym, wiesz, i tak dalej, więc znowu musisz poświęcić bardzo dużo siły i środków na to, żeby taką osobę obserwować i prowadzi wobec niej działania. No i ostatni, właśnie tym y, funkcjonariuszem etatowym y, agencji, znaczy wywiadu rosyjskiego, są nielegałowie, tak? Czyli to są osoby, e, które y, podszywają się pod, y, pod powiedzmy, znaczy nie powiedzmy, podszywają się pod. Y, obywatelstwo obywatela danego kraju, tak, czyli są tak przygotowani do czyli teoretycznie ja bym mógł być takim agentem, czyli jeżeli na przykład tak, jeżeli mhm. byś powiedzmy był, dajmy na to pracownikiem SWR, ale byłbyś nie wiem osobą świetnie mówiącą po polsku i tak dalej i tak dalej i uzyskał dostęp do danych osobowych polskiego obywatela, to pod tego obywatela mógłbyś się podszyć. Tak? i oni dorabiają te dane czy kradną dane no, to no właśnie, tu jest różnie. Najlepiej, żeby te dane zostały wykradzione. No i tutaj przechodzimy do kwestii ostatniej sprawy, która się pojawiła u nas w mediach, czyli sprawy Tomasza L. Tak? No bo to jest, to była taka dosyć ciekawa sprawa tutaj. Pozdrowienia dla kolegów, <głos》>, którzy wykonali kawał dobrej roboty. Ale właśnie widzisz, Tomasz L nie był funkcjonariuszem etatowym SWR, Tomasz L był współpracownikiem. Czyli był obsługiwany przez, czy znaczy był prowadzony, przepraszam, przez funkcjonariusza etatowego. Prawdopodobnie na placówce dyplomatycznej, o ile dobrze pamiętam, ale nie, jestem, nie, nie chcę tutaj walnąć jakieś głupoty. Mhm. I on dostarczał jako ten współpracownik informacji. No i teraz jakich informacji dostarczał? No możemy się tylko teraz domyślać. No jeżeli był pracownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, no to do czego miał dostęp? Nie mam pojęcia. No, jako pracownik uczę stanu cywilnego, miał do danych, dostęp do, do danych, danych osobowych. No, nie? Czyli generalnie mógł powiedzieć y, przykładowo, że zmarł 30-letni obywatel Polski, dajmy na to w Lublinie. Nie? I w momencie. Ale jeżeli, co im te informacje. No bo jeżeli ty masz 30-letniego faceta w Rosji, A. który świetnie gada po, Rosji, po polsku i tak dalej, i tak dalej, to przejmuję jego, y, przy, jego dane. Nie? Czyli w jakiś sposób zamaskowaliby tą śmierć i po prostu przejęli dane. Nawet nie musieli maskować, wiesz. Jeszcze w dawnych czasach to było tak, że panowie chodzili po cmentarzach i spisywali po prostu ludzi i się pod tych ludzi podszywali, nie? Jeżeli w momencie, jeżeli nie było, nie było wiesz, cyfrowych danych, no nie? No, internet utrudnił sprawę. Internet też wszystko utrudnił sprawę. No i teraz wiesz, i w momencie, jeżeli te osoby byłyby w stanie m, m, przejąć, m, przejąć dane takiej osoby, no to w tym momencie masz łatwiejszą sprawę do. Ulokowania takiego nielegała na terenie Polski. Tak? Więc to jest pierwsze, pierwsze zagrożenie, które. Czyli to, tutaj że złapali tego Tomasza L, to jest mhm. super istotne. To jest bardzo istotna sprawa. Tutaj, wiesz, Dlatego to jest takie ważne. To jest bardzo ważne. To jest mhm. bardzo ważne i to zatrzymanie było bardzo istotne. Bo wiesz, to pokazuje po pierwsze, że e, nasze służby wiesz, wyszły na tą osobę, miały informację o tej osobie i, mogli, wiesz, i mogli, mogli, mogli powstrzymać ten proceder, który prawdopodobnie miał miejsce. No nie? Wiesz, kolejną rzeczą, trzeba mieć, kolejny, kolejny element, który trzeba mieć na uwadze w sprawie Tomasza, L. to jest to, że on był członkiem Komisji do, do Spraw Likwidacji WSI, prawda? No, skoro był tym członkiem, to znaczy, że miał potencjalny dostęp do informacji na przykład na temat, nie wiem, samochodów, mieszkań konspiracyjnych wykorzystywanych przez WSI współpracowników i pracowników tejże struktury. Ta struktura potem została podzielona na SKW i SWW i część tych źródeł współpracowników, które posiadała WSI, przeszła do tych służb, podobnie jak pracowników, a goś miał do tego dostęp. Tak? Czyli de facto można założyć, że nastąpiła dekonspiracja tych osób. WS i Wojskowe Służby Informacyjne. Informacyjne. Czym, one się, czym, czym oni się zajmują? E, wiesz, co zajmowali, bo, e, oni, bo zostali, zostali oni zostali hmm. rozwiązani. No, y, to generalnie był wywiad i kontrwywiad wojskowy. Tak jak Ci mówiłem, że masz y, jakby. Y, wywiad, znaczy y, służby specjalne, tak jak Ci powiedziałem, jest ich pięć i są podzielone na y, służby wojskowe i służby cywilne, tak? I tak jak ABW, tak jak wcześniej miałeś UOP, który został podzielony na ABW i AW. Tak, w kwestii wojskowej miałeś WSI, który został podzielony na SKW i SWW. Czyli ta sprawa, Tomasza ale to jest gigantyczna sprawa w takim razie. W tym mm, wypadku, jeśli on miał tak, dostęp do tych danych. Tak, jeżeli on miał dostęp do tych danych, to, to tutaj po pierwsze no, trzeba e, pochylić głowę. A właściwie może nie pochylić głowę, ale zrobić ukłon w stronę właśnie SWR-u, że pozyskał takiego, takie źródło, bo jest to bardzo dobre źródło. No, i przede wszystkim przybić bra, brawo i piątkę chłopakom, którzy to nad tym pracowali. To znaczy, że wszyscy z WSI są zagrożeni? Nie, nie wszyscy, bo znaczy nie z WSI, bo tak jak mówię, w WSI już nie ma. Tak, no wiem, ale tego, ludzie, no. którzy tam pracowali, Czy, on, e... czy, czy ludzie, którzy potencjalnie mu przekazali dane, czy oni są zagrożeni? Tam, tam w ogóle to wiesz, cała sprawa rozwiązania WSI to była dosyć mocno kontrowersyjna, bo wiesz, w trakcie tego, w trakcie rozwiązywania WSI również wypłynęły dane współpracowników, no nie? Którzy potem, wiesz, część jakby przeszła to bez problemu, no część prawdopodobnie nie dożyła następnego dnia, no nie? Mhm. E, więc jakby sama dekonspiracja tych współpracowników przy likwidacji WSI była już dosyć mocno kontrowersyjnym tematem, no nie? Natomiast chodzi mi o to, że w momencie, jeżeli masz dostęp do tego typu danych potencjalnie, no to jeżeli masz dostęp do tego, jacy pracownicy byli i przeszli do SKW i SWW, no to w tym momencie masz dekonspirację oficerów, y, którzy są tymi oficerami wywiadowymi, o których mówiliśmy wcześniej, nie? bo tych oficerów masz y, etatowych, różnych, różnych masz różne poziomy zakonspirowania. I, czyli w takim razie bezpieczeństwo narodowe było bardzo mocno zagrożone, jeśli oficerowie są... Zdecydowanie. No, mhm. Jeżeli, wiesz, jeżeli to konspiracja oficera, to jest w ogóle już no, bardzo poważna sprawa, a... I jak ten gość mógł się znaleźć w tym miejscu, ten Tomasz L., jeśli on nie no był bardzo... nielegalnym Jak to możliwe? Znaczy, nie, nie, nie. Tomasz L. nie był nielegałem. Okej, okay, myślałem, że on to był... Nie, nie, nie. Tomasz L. nie był nielegalnym Tomasz L., tak jak już wspomniałem wcześniej, był współpracownikiem, tak? Czyli on został pozyskany przez y, funkcjonariusza wywiadu Obcych służb. Mm -hmm. I on, jakby miał dostarczać informacje. Czyli był informatorem. Można to tak nazwać? Ja, z mojej perspektywy to tak się, to się Możesz, tak nazywa. Jeżeli, jeżeli tak ci wygodnie, to ok, niech będzie informator. <laughs> Natomiast, tak jak mówię, to się nazywał współpracownik, i on, e, właśnie w ramach. Jak tej... powiesz współpracownik, to nikt tego nie zrozumie. W filmach mówią informator. Informator, dobra, niech będzie informatorem. <laughs> był informatorem, niech będzie. E, I wiesz, i m, to, jakby, m, to jakby pokazuje, że. M, Wiesz, to jest jeden Tomasz L., nie? Pytanie, ile takich osób jeszcze funkcjonuje na terenie polskie Pytanie, ile on tych y, informacji przekazał. Wiesz, ile osób, y, ile osób uzyskało y, polskie dane, które mogły zostać tu zakonspirowane jako właśnie ci, nie, ci nielegałowie, no nie? Czyli te osoby o najwyższym stopniu zakonspirowania. Bo wiesz, w momencie, jeżeli nielegał przyjeżdża do danego państwa, to to też nie jest tak, że on sobie tam tylko siedzi, tylko po prostu też pracuje, nie? On też się spotyka ze źródłami i tak dalej, i tak dalej. Tylko on jest już bardzo trudny do wykrycia. Bardzo mhm. trudno do wykrycia. No bo co? Obejmiesz obserwacją czy inwigilacją wszystkich obywateli? No nie. No, to normalnie. jak się ich wykrywa? Są jakieś sposoby na to, czy po prostu na farcie? E, wiesz, co no, tu już trzeba byłoby wchodzić w takie zakresy niebezpieczne, precy, pytania. niebezpieczne pytania i pracy operacyjnej, ale e, w, najczęściej najczęściej, wiesz, no, prowadzisz y, 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 obserwację jakichś osób, prowadzisz. Y, Wiesz, przesył danych pomiędzy Polska a Rosja? Nie bardzo. Bardziej to jest na zasadzie takiej, że nie wiem, no, uzyskujesz informacje od innych źródeł, tak, że ktoś, że coś może być nie tak, więc zaczynasz drążyć, i drążyć i drążyć. Wiesz? Yy, tylko że to nie są jakby sprawy, które się prowadzi, wiesz, w miesiąc, dwa miesiące, tylko są najczęściej sprawy na lata. No nie wiesz, czekasz aż ta osoba popełni błąd, aż nie wiem, odbierze pieniądze, czy, czy cokolwiek innego wiesz, no Gdzieś, gdzieś jest ten moment, gdzie taka osoba może ten błąd popełnić i jesteś w stanie ją wykryć. No nie? Ale tak jak mówię, yy, tak jak mówiliśmy o tych etatowych pracownikach, tak? o tych etatowych funkcjonariuszach, no to wyobraź sobie taką sytuację. Jeżeli masz na przykład ambasadę nie? rosyjską w Warszawie i tam pracuje 70 am, yy, dyplomatów, mhm. no to łatwiej ci jest objąć obserwacją 70 osób, taką powiedzmy względną, i typować sobie osoby, które powiedzmy, może dać, mogłyby coś mogłyby coś robić, mogłyby coś robić. A wiesz, niż 40 milionów osób, które mieszkają w Polsce. Wiesz. Mało tego, taka osoba, która jest nielegałem, mamy Schengen, tak? Taka osoba może jeździć po, całym świecie, po po całej Europie. Więc jeżeli taki nielegał na przykład jest, zakonspirowany w Polsce, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on obsługiwał sobie źródło, nie wiem, w Niemczech, na Węgrzech, czy gdziekolwiek indziej. Tak? jako Polak? Jako Polak, siada w samochód, jedzie, załatwia sprawę, wraca. No i teraz wyobraź sobie, że taką samą sytuację masz, powiedzmy, na Węgrzech. Nie masz, powiedzmy, gościa, który siedzi na Węgrzech, przyjeżdża do Polski, i spotyka się z kimś, wraca. Nie masz granic, nie masz żadnej ewidencji. Nie wiadomo nic. Mhm. Zupełnie. Czy Polska ma takich nielegałów? U nas na terenie naszego kraju? Czy na jej terenie innych krajów? To, to trzeba by było pytać służby innego kraju. Wiesz, nie wiem, To jest pytanie. A pytasz, czy nasze służby mają nielegalów? Tak, czy, my, czy są Polacy zakonspirowani w innych krajach? Czy wiesz, czy co, no nie, to... no to, to o tym to za bardzo wiesz, nie bardzo mogę mówić. Ale tak bym wiedział, słuchaj, to nie bardzo mogę mówić. Czyli to nie jest tak, że jak, jeśli są jakieś służby, to na pewno są nielegalowe w innych nie, nie, wiesz co, bo to zależy w bardzo dużym stopniu, bo wiesz... Powiedziałeś, że nie wszystkie państwa mają. Nie wszystkie państwa mają, bo to zależy od tego, jak, jakie służby, jak, jakiego, rodzaju, jakiego rodzaju strategii, jakiego rodzaju, jakiego rodzaju cele obierają sobie służby do działania, tak? Jeżeli mamy wywiady, które są nazwijmy to bardzo ofensywne, czyli na przykład wywiad rosyjski, wywiad chiński, wywiad amerykański, brytyjski, izraelski, no to w, w większości przypadków możemy zakładać, że oni mają swoich nielegałów na terenie państw, które pozostają w ich y, orbicie zainteresowań. Tak? Mm -hmm. Natomiast y, trzeba sobie też uświadomić, że y, jakby y, posiadanie takiego nielegała jest też sprawą bardzo kosztowną i ryzykowną. Więc wiesz, więc jakby, y, wiesz no, trzeba sobie odpowiedzieć, czy my jako kraj. Mamy, takie, mamy takie cele i mamy takie potrzeby. I przede wszystkim czy umiemy to dobrze zrobić, no nie? bo nie jest problem, wiesz, rzucić człowieka, problem jest, co się stanie w momencie, jeżeli on zostanie zdekonspirowany. No nie? Mhm. Wiesz, i, i tu się pojawiają problemy. Czy, czy my mamy takie cele, czy my mamy takie, czy my chcemy y, takimi środkami uzyskiwać y, informacje, czy może lepiej na przykład nie brać tego ostatniego poziomu zakonspirowania i zejść na poziomy niższe? No nie? to mogę tak odpowiedzieć na to pytanie. Mm -hmm. <laughs> czy wiemy w takim razie, jakie, jak, jeśli, jeśli złopaliśmy, złopali tego Tomasza L, to wiemy mm. w takim razie, jakie oni mieli cele, czy to jest, pewnie to jest niejawne? To znaczy raz, że to jest niejawne, prawdopodobnie a dwa, no będzie to pewnie przedmiotem postępowania. Mm -hmm. I to myślę, że dopiero jak postępowanie zostanie zakończone. I... A nie jest to jakaś ingerencja w bezpieczeństwo państwa i teraz moglibyśmy mieć teoretycznie pretensje do, do, do Rosjan? No to, to nie jest trochę tak, jakby to był atak? Wiesz co, no nie, bo to wiesz, bo no, no nie, no, no nie, nie, nie wyczerpuje to za bardzo znamiona ataku. No, na pewno wiesz masz pewnego rodzaju reperkusje na poziomie dyplomatycznym, no nie, że no, panowie, no tak trochę niefajnie, no nie? że co zrobiliście. I najczęściej wiesz, i często gęsto też w ramach jakiejś w ramach jakiejś retorsji w Wydala się na przykład dyplomatów danego kraju, który, którzy na przykład są, w, wiesz, podejrzewani o to, że prowadzą działania wywiadowcze. No nie? Tak na przykład, jak w momencie zaczęła się, zaczął się konflikt na Ukrainie, no to zauważyłeś, że bardzo dużo państw zaczęło wydalać rosyjskich dyplomatów. No to nie byli dyplomaci, wiesz, którzy byli po prostu, nie wiem, dyplomatami per se, tylko no, którzy byli podejrzewani o to, że. Działali w ramach obcego wywiadu. A, ja, ja z mojej perspektywy, dla mnie to było takie postawa solidarności, że my w takim razie stoimy za Ukrainą, wydalamy wszystkich dyplomatów, czyli to było w pewnym sensie takie antywywiadowcze działania. No tak, no powiesz, no bo wiadomo że, wiadomo, że w momencie, jeżeli masz, masz działania zbrojne na terenie państwa Ukraina, a państwa zachodnie będą wspierały te państwa, no to wiadomo, że te osoby będą próbowały uruchomić jak najbardziej swoje źródło, żeby uzyskać informacje wyprzedzające. No to co zrobić? No trzeba ich pozbawić oczu i uszu, no nie? Czyli wywalić potencjalnych, nazwijmy to udrożącym śpiegów. szpiegów. Mhm. Tego, tego nie rozumiałem. To w takim razie ma mhm. dużo większy sens, bo myślałem, że to, że to jest taka piątka do Ukrainy i że to jest takie... <laughs> nie, nie niezbyt, niezbyt skuteczne i bardziej pokazanie solidarności, i takie bardziej polityczne i medialne niż jakiekolwiek wiesz, bo z drugiej strony, wiesz, jeżeli ty wyrzucasz e, czyichś dyplomatów, no to musisz się spodziewać, że ktoś wyrzuci twoich dyplomatów, no y -hmm. nie? No, jakich dyplomatów wyrzuci? No takich, których ty też masz lokowanych, jako, wiesz, jako, jako potencjalnych szpiegów. E, słuchaj, szpiegują się wszyscy i to jest taka tajemnica Poliszynela, że każdy generalnie się szpieguje. Bo każdy chce mieć informację, co robi druga strona. To wiesz, to już wiesz, jest stare jak historia świata. Kwestia jest tylko tego, jak bardzo przeginasz. No nie? Jeżeli wiesz prowadzisz sobie jakieś tam działania, bo wiesz, służby kontrwywiadowcze, które prowadzą działania na, na danych osobach, też nie mają, wiesz, też ich jakby celem nie jest wyrzucenie tych dyplomatów, nie? wykrycie mm -hmm. i wyrzucenie. No bo jeżeli ty ich wyrzucisz. No to po pierwsze, jakby tracisz tą e, e, łączność z tą osobą, czyli nie wiesz, kto przyjedzie znowu i nie wiesz, czy ta osoba będzie, czyli znowu musisz od, od początku całą robotę wykonywać, tak? Mhm. A z drugiej strony, możesz sobie obserwować tą osobę. Ona nie musi o tym wiedzieć, a ty sobie patrzysz z kim ona się kontaktuje. I rozpracowujesz Czyli trzeć przechyc ich przechyczyć ich i rozpracowywujesz sobie siatkę na terenie Polski, na, na przykład na terenie Polski albo innego kraju. A w ostateczności no najlepiej byłoby taką osobę przekręcić na swoją stronę. Tak? Brzmi jak ultra ciekawa praca. No bardzo ciekawa praca, tak. Ja, ja zawsze powtarzam, że wiesz, ja nigdy nie narzekałem na to, że ta praca była nudna, nie? Ale jednak za biurkiem trzeba było do robić. Było I, to było, i, to, I to było związane z poszukiwaniem takich osób, czy raczej jakaś papierologia taka. Hmm, wiesz, co hmm, różnie wiesz, bo w głównej mierze no to, to, właśnie, no to, to właśnie było coś, co. Jakby mnie w głównej mierze dobijało, no to właśnie ta papierologia, no nie, czyli papier na wszystko, na, na zakup tego, na zrejestrację tamtego, wiesz, po prostu papier, 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 nie. E, I to był taki, wiesz, dla mnie główny problem, no nie? Jak wstępujesz mhm. do takiej służby, nie masz czegoś takiego, że ja bym myślę że, myślę, że bym o tym myślał w takiej sytuacji, że z tego się nie da wyplątać już. Jeśli wejdziesz w takie, w takie mhm. środowisko, to już zawsze będą twoje dane i zawsze będziesz w jakiś sposób Potencjalnie zagrożone. Nie, wiesz, co, to nie tak jest. To jest, yy, wiesz, to znaczy, u nas w ogóle jeszcze yy, w Polsce funkcjonuje takie przeświadczenie, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to jest przedłużenie ramienia SBC. Nie, mm -hmm. czyli wiesz, była SBC i wiesz, i, i potem był UOP i potem było, wiesz, potem było ABW i ABW to jest ta SBC. No nie, nie, to się wiesz, wszystko mocno już dawno pozmieniało. Te osoby już po części, właściwie w większości, jakiej chyba nie wszyscy, już przeszli na emeryturę. Więc, jakby z tą Zbecją nie ma zbyt wielkiego kontaktu. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że wiesz, cały czas istnieje taki mit y, tych służb specjalnych, które chyba zostały wywołane przez książkę Suworowa Akwarium, nie? że masz jeden rubel na wejście, dwa ruble na wyjście, no nie, co jest też nieprawdą, wiesz? Obecnie każdy z tych funkcjonariuszy jest pewnego rodzaju specjalistą w swojej dziedzinie, tak? No bo, y, wiesz, jeżeli jesteś specem od y, IT, no to też jakby rozwijasz się w bardzo wąskiej y, dziedzinie tego IT, no nie? co też nie jest, na przykład y, powszechne wśród y, na przykład rynku prywatnego, tak? Czyli wiesz, też jesteś jakąś tam osobą o specjali, określonej specjalizacji, czy właśnie jak jesteś funkcjonariuszem operacyjnym, czy y, nie wiem, zajmujesz się obserwacją, czymkolwiek innym. I chodzi o to, że y, te służby, które funkcjonują w ramach naszego państwa, y, wiesz, no też poszukują ludzi, nie? też poszukują jakichś specjalistów, więc yy, wiesz, ty też masz możliwość przenoszenia, zmiany, wiesz, teraz też yy, otworzyliśmy się w 2004 na Europę, masz Europol, masz Frontex, masz różnego rodzaju, wiesz, yy, inne agencje, do których możesz też iść, w, w których twoja jakby wiedza, umiejętność, wiedza i umiejętności też będą przydatne, więc to jest taki sam rynek pracy jak każdy inny, tylko bardziej. Ale specyficzny. jednak możesz wejść komuś w interesy? I on może cię bardzo nie lubić później. Jak najbardziej, wiesz co, problem ogólnie rzecz biorąc z pracą w tych służbach, w służbach specjalnych, jest taki, że wiesz, zawsze gdzieś następuje styk. No nie? Czyli styk służb z biznesem, z polityką. No wiesz, siłą rzeczy, no jeżeli jesteś gościem z wywiadu rosyjskiego, no nie? wiesz, chcesz na przykład pozyskać informację, no to nie będziesz pozyskiwał tej informacji od pani jadzi z Biedronki no nie? czy tam mhm. z żabki. Tylko szukasz osoby, która ma dostęp do tych informacji. No nie więc szukasz właśnie osoby, wiesz, w kręgu biznesowym. No chociażby, jak czytałeś, na pewno jedną z, jednym z zadań Agencji Bezpieczeństwa wewnętrznego jest kwestia międzynarodowego obrotu zbrojeniem i proliferacji bronią masowego rażenia. Mhm. To jest taki, taki przykład. No więc wiesz, siłą rzeczy to są ludzie, którzy zajmują się interesami, tak? Czy są to materiały podwójnego zastosowania? czy jest to uzbrojenie, no nie, to już nie chodzi mi o to, że to są, nie wiem, chłopaki na ulicy, którzy gdzieś tam sprzedają, sprzedadzą klamkę, no tylko to są już powiedzmy osoby, które handlują konkretnym sprzętem, no nie? I to są biznesmeni, wiesz, to są biznesmeni, więc... Z kulawą etyką. Z kulawą etyką, no niekoniecznie, bo to, wiesz, nie, nie, nie twierdzę, że wszystkie, wszyscy ludzie, którzy handlują bronią to są biznesmeni z kulawą etyką, ale... No jak pokaza, pokazała sytuacja z respiratorami, no to wiadomo, te, od kogo te respiratory zostały zakupione. E, więc siłą rzeczy są to, są to różnego rodzaju osoby, które są biznesmenami, które mają, jak zresztą pokazała ta sytuacja, też pewnego rodzaju powiązania, prawda? Mhm. I ty jako taki funkcjonariusz, no, jak już mówiłem, zaczynasz od jakiegoś tam, powiedzmy, ogółu i wchodzisz w coraz większe szczegóły, no nie? I zaczynasz Dochodzić do różnego rodzaju osób. No nie w przypadku wydaje mi się, w przypadku kontrwywiadu, no to tu by się pojawił taki problem, że jeżeli y, na przykład masz y, osoby, tych funkcjonariuszy etatowych, którzy y, szukają informacji z zakresu y, nie wiem, sytuacji politycznej w Polsce, no to mogą się kontaktować z politykami, wchodzić do środowiska, tak? No to tak jak są, wiesz, są to dyplomaci. no Natomiast dyplomaci będą mogli. Mają możliwość kontaktu z tymi środowiskami politycznymi, tak, no to wyobrażasz sobie taką sytuację, że nie wiem, że zakładamy jakiś podsłuch na, nie wiem, powiedzmy, posła, który jest yy, z rządzącej partii, wiesz, bo na przykład nam wyszedł w, w innej op wiesz, w danej operacji, no, średnio nie wiesz, i to, no i, dla, dla mnie to by było normalne. Mnie, no tak, tylko że wiesz, tylko trzeba mieć pod, brać pod uwagę to, że jednak wiesz, że służby, też jest nominowany przez prezesa Rady Ministrów. Mm. I no, wiesz, no, wiesz, jak to się potem odbywa. No no, Mogły być problemy. No mogłyby być problemy. No zwłaszcza dla takiego wiesz, funkcjonariusza, no, nie. Ale ty się za plecy nie oglądasz. Nie, co ty nie. Nie, nie. Nie, nie. A, wiesz, nie martwisz, się, że ktoś będzie się ścigał. Tak, w lustro patrzę bez problemu. Za plecy się też nie oglądam. <laughs> Z drugiej strony musisz to powiedzieć, więc. Okej. Okay. Mm. Czy ty możesz powiedzieć, jak się pozyskuje informatorów, czy to już jest sketchy pytanie? To jest bardziej, wiesz, coś to jest sketchy pytanie, bo. Ale ludzie za granicą o tym mówią, i ty mm. może ja powiem tyle, chociaż ale za granicą o tym mówią, więc chyba mogę o tym powiedzieć, że. Mm. Są różne sposoby pozyskania i że e, informatorom albo można zapłacić, albo można wpłynąć na niej w jakiś inny sposób, okay. żeby oni chcieli ze sobą współpracować. Dobrze to pytasz. I, okay. I że to nie zawsze jest tak, że oni nie chcą współpracować. Yy, dobra, już wiem o co, yy, co pytasz. Pomyślałem, yy, yy, że chodzi ci o wiesz, metody, nie? <laughs> to jest jakby już troszeczkę... Bardziej, bardziej, bardziej zaawansowany temat, ale e, tak, jakby motywacja e, współpracowników do, do pracy z, e, fun, z, ze służbami specjalnymi no jest różna, no nie? Bo czasami, są, czasami jest to kwestia finansowa, najczęściej kwestia finansowa, e, ale też czasami zwykła sympatia, no nie? I teraz odpowie, wiesz, wracamy do Twojego pytania dotyczącego, e, jaki powinien być profil tego funkcjonariusza operacyjnego, no nie? No więc, jeżeli ty rozmawiasz z osobą, która jest w Twoim zainteresowaniu, no nie? Spotykasz się z nim, gadacie, idziecie na wódkę, nie wiem, na obiad, coś pogadać i tak dalej, i tak dalej. Yy, wytwarzasz jakąś więź między, między tobą a tą osobą, no nie? Siłą mhm. rzeczy. Ta osoba, po prostu ta osoba prostu cię się lubi. Lubicie. Po prostu się lubicie, nie? Mhm. I czasami ta osoba po prostu podejmie yy, współpracę z y, takim funkcjonariuszem nawet nie dlatego, żeby mu zapłacić, dlatego, że go po prostu lubi. Rozumiesz, więc. A czasami jest to. Ale budujecie też takie relacje specjalnie po to, żeby pozyskać informacje? Tak najbardziej, tak, tak, tak. Czy to nie wpływa później psychologicznie na takiego człowieka, który się czymś takim zajmował? Że później jak twoje relacje są takie. Że zawsze, albo że zawsze jesteś jakiś podejrzliwy. Bo, bo teraz, jeśli mm -hmm. ty budujesz relacje z ludźmi mm -hmm, mm -hmm. z założeniem, że chcesz od nich pozyskać informacje, to jednocześnie w twojej głowie zawsze jest, przy poznawaniu kolejnej osoby, że ta osoba może być dokładnie taką samą osobą. Y Wiesz, co nie sądzę, wiesz, bo to jest kwestia tego, to, to, kwestia z tego, wiesz, no nie wiem, no to, jest, to, jest, to jest praca, no nie? Ty idziesz, idziesz do pracy, wiesz, ty masz świadomość tego, dlaczego idziesz rozmawiać z tą, a nie inną osobą, no nie? To nie jest tak, że rozmawiasz, z, nie wiem, z każdą osobą na ulicy i chcesz od niej uzyskać informację. Nie, no ty wiesz, selekcjonujesz sobie tą osobę, z którą będziesz rozmawiał. I z tą osobą konkretnie rozmawiasz w tym celu. No nie? I też moralnie masz to wytłumaczone, dlaczego to robisz? Nie? No, jak najbardziej no. robisz to dla bezpieczeństwa państwa. Nie? Mm -hmm. no, wiesz, nie, nie idziesz rozmawiać, nie wiem, z osobą, która wiesz, nie ma nic za uszami, albo w jakikolwiek sposób inny sposób nie byłaby dla ciebie interesująca z jakiegoś powodu. No nie? Mm -hmm. Wiesz, jeżeli osoba znajduje się w zainteresowaniu służb specjalnych, no to wchodzi w to zainteresowanie z jakiegoś powodu, no nie. Mhm. Mówię, mamy 38 milionów ludzi w Polsce, wiesz to. Nie, nie, nie wybierają. Nie. To. Mają... Musi być bardzo selektywny wybór. Natomiast nie, nie, ma czegoś takiego, że wiesz, że ja spotykam się z osobami i jedyną rzeczą, o jakiej myślę, to jak wydobyć od nich informację. No, po co? Nie, 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 nie o tym myślałem. Raczej myślałem o jakimś takim braku zaufania przez to, że ktoś może chcieć informacji od ciebie. Nie, wiesz co, no ja, wiesz, to znaczy oczywiście, że wiesz, jeżeli ktoś zaczyna zadawać dziwne pytania, które, no nie wiem, no, jesteś na imprezie i ktoś zaczyna ci zadawać bardzo dziwne pytania, no to zaczyna się zastanawiać, dlaczego ta osoba ci zadaje takie pytania, no nie? Mhm. Skąd w ogóle taki pomysł, no bo... Miałeś takie sytuacje? Wiesz co, nie zdarzyło mi się, szczerze powiedziawszy. Nie, nie zdarzyło mi się, ale yy, wiesz, ale no może, może, może być taka sytuacja, no nie, że wiesz, że... Hmm, chociażby po tym dzisiejszym podcaście. <laughs> Jeśli się ktoś rozpozna. Jeśli ktoś się rozpozna, wiesz, zaczną się proszę ja ciebie... Do, doktor do mnie... długi. No zapraszamy. Zapraszam. <laughs> <laughs> Gabinet na piątym piętrze. Tak jest. Super, więc wiesz, więc y, jakby y, nie, nie miałem takiej sytuacji, ale, ale wiesz, ale w, siłą rzeczy, wiesz, no, no na pewno by mnie to za, za, zaintrygowało, no nie? Dlaczego taka osoba o to pyta? Pod, w jakim celu? No nie jest to... Wiesz, typowa rozmowa o pierdołach na, na nie wiem, na spotkaniu na imprezie czy na czymkolwiek innym wiesz. Jeżeli już ktoś zaczyna pytać cię o bardzo konkretne rzeczy, no to zaczyna się zastanawiać, po co. No, wiesz. Mm, a jakiekolwiek zauważasz u siebie takie zboczenia zawodowe? Albo pozostałości po, po zawodzie? Tak, zdecydowanie. Wiesz co, język. <laughs> język. To znaczy chodzi mi o to, że yy, masz coś takiego, że. W służbie używasz e, bardzo, bardzo specyficznego języka, no nie. E, mówisz, nie wiem, na przykład, no wszyscy ludzie mówią dokumenty, no nie ty mówisz kwity, wiesz, e, nie wiem, przykładem takiego czegoś może być. O, no nie, nie mówię, słuchaj, sprawdź mi to, tylko mówię, czy mógłbyś mi to ustalić, no nie wiesz mhm. i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, e, nie wiem, jak mówisz, to mówisz, nie wiem, przedmiotowa, przedmiotowa sprawa, przedmiotowa kwestia, i tak dalej, no nie. E, taką takim moim ulubionym sformułowaniem w służbach to było na, na kwicie właśnie napisane, uprzejmie proszę o spowodowanie, no nie, więc <noise> taka, wiesz, dosyć ciekawa nowomowa. No i tak jak mówię, wiesz, na przykład z perspektywy obecnie wykonywanej pracy, to ja musiałem się oduczyć pewnego, pewnej formy wypowiedzi, bo na przykład w służbie jest taka tendencja do tego, żeby robić sobie tu pochrony, no nie, czyli generalnie Piszesz tak, żeby coś napisać, ale. żeby się z się tego wymieniać się. żeby potem z tego jakoś wyplątać, no nie? Natomiast w momencie, jeżeli wchodzisz na rynek cywilny, tak jak mówię, mamy, mamy tą firmę Blackthorn, która właśnie realizuje jakieś tam analizy dla na przykład klienta prywatnego, mhm. no to w tym momencie, wiesz, musisz temu klientowi napisać wprost, o co chodzi. I, yy, a na początku pisałeś nie wprost? A na początku pisałem, wiesz, no niby tak, ale być może, wiesz, biorąc pod uwagę wszystkie y, relatywne, wiesz, rzeczy, które się mogą wydarzyć. A goście to... się odpisuje znaki zapytania. Dokładnie, a panie, goś... co to jest? Nie? <grym> I, ty, I ty musisz się tego oduczyć, no nie? I powiedzieć facetowi wprost, bo on tego oczekuje, wiesz, klient ostateczny tego oczekuje, no nie? Czyli to nie ma być, nie wiem, y, dziewięciostronicowy laborat, mhm. tylko raczej to ma być, wiesz, dwustronicowa informacja, no nie? Tak, 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 no nie? I jakby przypisuj, przypisując, y, y, trzeba przypisać po prostu y, y, pewne słowa y, do y, tego, co może, wy, co może nastąpić. No nie? Czyli wykorzystując pewne słowa, y, używać ich w tym znaczeniu, że, y, że są one, dane, dane znaczenie jest obarczone danym ryzykiem. No nie? Mhm. I klient musi mieć po prostu pełną świadomość tego, w co się ładuje, no nie? Więc ja tego musiałem się po prostu oduczyć, no nie? Tego właśnie, tej nowomowy takiej, no nie? A jakaś forma nieufności albo takiej bez przerwy, obserwacji wszystkiego? Nie, nie. Nie? nie, nie, nie w ogóle? Nie, 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 wiesz, no nie, bo to wiesz co... Y Wojsko, Wojskowie mi o tym mówią, że są tacy. Wiesz co, tak, no ale to jak długo będziesz tak żył? No, cały czas w pełnym, w pełnym napięciu, cały czas w stresie, wiesz? Myślę, no? że oni tak żyją. <laughs> nie, ja myślę, że ludzie mają taki charakter. Zachar o tym mówił, że zawsze jest takim obserwantem. I myślę, że on po prostu tak jest. Wiesz co, znaczy inaczej, co innego jest obserwować i jakby mieć świadomość otaczającego, otaczającej ci rzeczywistości, no nie? Patrzeć, jakby nie iść na zasadzie gapiąc się w telefon i wiesz, nie wiem, myśleć o pierdołach, no nie? Mhm. Tylko jednak Świadomie, yy, świadomie poruszać się po otaczającej rzeczywistości, to jest coś innego. A co innego jest, wiesz, patrzeć się, wiesz, sprawdzać się co chwilę, czy ktoś nie śledzi, wiesz, i tak dalej. To już jest paranoia. No mm -hmm. <gry> różnica, różnica jest między świadomym poruszaniem się a paranoją, no nie? Jeśli pytasz o świadome poruszanie się, to tak na pewno, no nie wiesz. No, jakby... A nie jesteś trochę skrzywiony w tą stronę paranoi? Nie nie, 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 nie wydaje A mi się. A twoi ziomkowie z pracy? Też mi się nie wydaje, wiesz, ja akurat miałem bardzo, znałem się z bardzo ciekawymi ludźmi i raczej nie sądzę, żeby ktokolwiek tutaj popadał w jakąś skrajną paranoję, no nie. Nie, wiesz co, też nawet powiem ci, no, jak, jak, no. jak... ja sobie, o że ci przerwę, no. ale jak ja sobie o tym myślę i, i jakby operujesz w takim świecie, gdzie jest mnóstwo agentów i jak, jak, jakaś część ich jest pod przykrywką, mhm. to to musi wpływać na człowieka, że tak Zastanawiasz się czasami, czy, czy ta osoba, z którą właśnie rozmawiałem, to jest rzeczywiście ta osoba? No tak, ale dlatego masz, wiesz, dlatego tak jak powiedziałem, no masz pewne czerwone flagi, no nie? Mhm. Które, Masz czerwone lampki, które ci się mogą zapalać, no nie? I yy, tak jak mówię, no, jeżeli, wiesz, rozmawiasz o rzeczach, które są neutralne, no to w czym jest problem? Możesz przecież o tym rozmawiać. Wiesz, tak jak dzisiaj sobie rozmawiamy. Rozmawiamy mhm. o temat, to, tematach totalnie neutralnych. Nie ma, nie ma tu żadnego, wiesz, większego problemu. Natomiast... Mówię, w momencie, jeżeli osoba zaczęłaby, wiesz, wypytywać o pewne rzeczy, no nie, tak yy, już powiedzmy, bezpośrednio. bezpośrednio albo szczegółowo, no to by mi się zaczęły zapalać jakieś lampki, nie? I raczej bym starał się, powiedzmy, unikać danego tematu, albo o nim nie mówić, albo bym wręcz się zainteresował, co to jest za osoba, no nie? I zapytał kolegów, czy taką osobę znają, bo być może ją znają. Mhm. Albo być może wiedzą, kto to jest, nie? Yy. Czyli za dużo filmów się na oglądałem. Tak, z tymi, z tymi pytaniami. Czy to jest, nie, a czy oglądałem film, że Rosjanie wysyłają do Stanów dzieci w wieku załóżmy 10 lat i oni już sobie tam dorastają od najmłodszego wieku jako agenci? Czy to jest jakkolwiek bliskie, prawdy? Nie, hmm. A nie, to czy znaczy, sami... nie jestem nie jestem, nie, nie, nie jestem w Rosji, ale wątpię. No bo jak przekonasz dziecko, że nie wiem, pracuję dla. Rosyjskiego wywiadu. Ale zastanawiałem znaczy... się nad tym, czy można, można tak głęboko kogoś indoktrynować, żeby nawet od takiego młodego wieku już się, już się kształcił i cała jego psychologia i postrzeganie świata już było wykształcone w jakimś takim właśnie Słuchaj, trybie. Oczywiście, że można. No jakby, wiesz, no historia pokazuje to, że jakby, wiesz, wykształcenie dzieci. Właściwie, właściwie indoktrynacja dzieci w danym kierunku jest możliwa. No, chociażby nie wiem, Druga no, wojna światowa Hitler Jugend, tak? Mhm. Czy nie wiem, czy, czy, czy obecnie to, co się wiesz, no, takie wychowanie, nazwijmy to patriotyczne w Rosji obecnie, tak? czyli przywiązanie do, do tych wartości i tak dalej, i tak dalej. Czyli jesteś w stanie wychować osoby w tym duchu. Nie? Mm -hmm. Ale żeby dokładnie jak agenta wychować, to by było już ciężko. Nie, no bo to nigdy nie wiesz, w jakim kierunku się taka osoba rozwinie, wiesz, no 10 latek, to jeszcze jest cały proces rozwojowy, wiesz, nie wiem, dorastanie, okres, okres, wiesz, nie wiem, okres buntu młodzieńczego, wiesz, no nigdy nie, no co, przekażesz, zaufasz takiej osobie, żeby powierzysz jej jakieś informacje, a ona się zbuntuje, powie, nie, wiesz, w dupie to mamy wszystko ujawni. wiesz, no to są warczone dosyć dużym ryzykiem, wiesz, słuchaj, nie? Ja, ja to rozumiałem tak, że oni ich tam w jakiś sposób wychowują. W tym filmie tak było. I mhm. jakby takie służbowe rzeczy dopiero później zaczynają robić. Ale nieważne, rozumiem, że to jest kompletnie się nie. A nawet... czy, czy są jakieś filmy w takim razie, które według Ciebie całkiem nieźle oddają? E, tak, wiesz co, jest nawet kilka takich filmów. E, jest taki, był taki serial swojego czasu: Stacja Berlin e, o, o m, funkcjonariuszach właśnie CIA na placówce. O ile dobrze pamiętam, bardzo fajny serial, można obejrzeć. Jest taki całkiem fajny film, o ile dobrze pamiętam, z Tomem Cruise'em, nazywa się Barry Circle Przemytu. Nie wiem, czy widziałem. Hmm, chyba widziałem. No, to, tam jest pokazane, jak właśnie goście, którzy są z CIA, prowadzą źródło. No bo Barry Silk właśnie był źródłem, nie? On jakby realizował zadania dla Centralnej Agencji Wywiadowczej. I on tam miał się funkcjonariusza prowadzącego, który go prowadził, nie? Zlecał mu zadania. Nagrywał mu kontakty i tak dalej, i tak dalej, nie? On się tam pojawia parę razy w tym filmie, ale to jest jakby pokazane, w jaki sposób y, taka, taki kontakt jest prowadzony, no nie? Narkos oglądałeś ten serial? Właśnie, powiem ci, że nie miałem czasu. Wiesz, ża chciałem, chciałem obejrzeć, ale nie miałem czasu, nie miałem czasu. Natomiast y, są jeszcze dwie, dwa fajne filmy. To jest Operacja Bracia, y, o tym, jak y, y, Mossad wyciąga, o ile dobrze pamiętam, to chyba Mossad był. Mossad wyciąga Żydów z Etiopii, tam jest też pokazane właśnie, jak goście, to jest właśnie takie typowe zakonspirowanie nieoficjalne. Nie? Czyli oni, wiesz, budują sobie, czy znaczy kupują hotel, nie. Tam, wiesz, zakonspirowali się, jako ci pracownicy hotelu, właściciele, a w międzyczasie. Nie nie, 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 to jeszcze nie, bo oni nie mieli, oni byli jakby turystami z innego kraju, którzy przyjechali, żeby kupić sobie hotel i tam realizować nad, nad morzem, ten bazę nurkową. No, nie? Mhm. I oni realizując sobie te, to zadanie, nie, pod tym przykryciem właśnie tego hotelu, wyciągali tych Żydów z Etiopii. No, nie? no i tam jeszcze była operacja Argo, o ile dobrze pamiętam. Też był taki film, gdzie gdzie, 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 gdzie było pokazane to planowanie. Tam oni jakby pojechali. Do Iranu dobrze pamiętam? Nie oglądałem. Nie ja yy... ale no nie musisz stradzać tutaj jak fabułę. Tak, by... no chodzi, że... Chodziło o to, że oni to robili pod przykryciem ekipy filmowej, nie? Mm -hmm. I oni jakby wyciągali dyplomatów z danego kraju właśnie pod przykryciem ekipy filmowej. Tylko nie pamiętam czy to był Iran czy Irak, już w każdym razie kraj Bliskiego Wschodu. Mm -hmm. No to tak jest, takich, wiesz, takich filmów to mi się wydaje, że to są takie najciekawsze. Um... Wy, jako bezpieczeństwo i strategia, mhm. um, wiem, że chcę, mówicie dosyć dużo o tym, że chcielibyście, że według Was powinno się trochę zmienić odnośnie tego, jak działają służby. Mhm. I to, co, bo, bo rozumiem, że odszedłeś, natomiast to nie jest tak, że skończyłeś tym, tylko że chciałbyś coś robić, żeby wprowadzić jakieś zmiany. Plus, co było bardzo ciekawe w podcaście, powiedziałeś, że życzysz ludziom odwagi. Mhm. I o to też chciałem zapytać. I to, I to się pewnie łączy jedno z drugim. O, słuchaj, dobra, ja. to teraz. <laughs> to teraz powiem ci, zadałeś ogromne pytanie, słuchaj. Przede wszystkim dzięki, że, super w ogóle, że zadałeś to pytanie, wiesz? I, i, I dzięki serdeczne. Kwestia reformy służb specjalnych to w ogóle jest temat rzeka, wiesz? I tak jak ci wspomniałem, tych służb jest pięć. I do tego jeszcze dochodzi wojsko i policja. Więc jeżeli byś ja miał. Trochę... No? Przerwiacie, ja no? myślę, że u was jest jedna rzecz spe specyficzna dla mnie. Wam wszystkim się wydaje, że wszyscy wiedzą o tych wszystkich służbach. Ja w moim środowisku nikt nic kompletnie o tym nie wie. I wy to mówcie, chyba jest, pięć, jest pięć służb, <grym> mają tam jakieś skróty. I, I myślisz, że ja o tym wiem. <grym> Słuchaj, to dobrze. <grym> to, to dobrze to... Nie wiem. Wiesz co, no, tak jak mówię, no, ja to jeszcze raz przypomnę w takim razie, masz pięć służb, tak? Czyli masz służby cywilne i wojskowe. Służbami cywilnymi jest Agencja Bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli kontrwywiad. Agencja Wywiadu, czyli Wywiad, potem masz służbę kontrwywiadu wojskowego, czyli kontrwywiad wojskowy, i służbę wywiadu wojskowego, czyli Wywiad Wojskowy, i do tego jeszcze dochodzi CBA, czyli Biuro Antykorupcyjne. Plus jest jeszcze kilka skrótów, które już są nieaktywne, ale też nikt o tym nie wie. Tak, no, tak, AT i WSI na przykład. AT i WSI i, i UOP i w ogóle ISB. No. <laughs> Więc tych skrótów jest całym dużo. Natomiast chodzi o to, że. E, wiesz, ja mogę wypowiadać się tylko w tym zakresie, w którym pracowałem, który i tak był małym wycinkiem rzeczywistości Polskiej Służby Specjalnej. Natomiast wydaje mi się, że żeby w ogóle porozmawiać na temat, wiesz, całej reformy służb specjalnych, to w ogóle bym, proponował, proponowałbym zrobić osobne, wiesz, osobne spotkanie w tym zakresie, bo... Zmieścisz się w 10 minut? Wiesz co, mogę... Do, na, na, narysuję. I, i, Liźniemy temat, nie? Ale generalnie, gdybyś miał ochotę to możemy przyprowadzić też kolegów właśnie, ze, wiesz, z wojska, z policji. E, ja, mówię, ma... ja muszę jeden taki podcast na, na jakiś czas, bo ja się trochę boję. Tak? Ja mam trochę paranoję. Słuchaj, no mam nadzieję, że aż tak strasznie nie jestem. Słuchaj, bez przesady. Są. Nie, ale jak rozmawiam czasami z kimś ze służb i słyszę mhm. jakieś przekręcone słowo, którego Polak by nie powiedział, tylko są to takie przekręcenia ukraińsko-rosyjskie, to zawsze mam takie hmm. Słuchaj, więc teraz tak. To trzeba było powiedzieć tak, no jaka jak wygląda ta w ogóle cała sytuacja? Aha, bo pytałeś o to, dlaczego życzyłem odwagi. Więc sytuację, jakby to powiedzieć w polskich hmm, służbach, porównałbym do takiego okrętu. No nie? Czyli masz taki powiedzmy, 17-wieczny Galeon, słuchaj, czy tam 16-wieczny Galeon, który płynie przez, przez ocean. No nie? I teraz tak, ten Galeon tak naprawdę. Wiesz, ci ludzie na tym Galeonie tak naprawdę nie do końca znają kurs nie do końca znają port, do którego mają dopłynąć, wiedzą, że targa nimi burza i mają nadzieję że się nie rozpierdzielić o skałę. No mm -hmm. To jest generalnie sytuacja w polskiej służbie. Czyli generalnie nie wygląda ona do końca dobrze. I teraz, mówiąc o odwadze, miałem na myśli to, że jeżeli bierzemy ten przykład tego Galeonu, no to wiesz, my jako funkcjonariusze jesteśmy tymi majtkami, nie? My nie musimy wiedzieć, dokąd ten statek płynie, ale my musimy mieć kapitana, który stanie na wiesz, na czele tego okrętu za sterem, i powie: płyniemy. No I wy będziecie mu ufali. I my będziemy mu ufali. I wiesz, e, nie że płyniemy w burze. No my jesteśmy na to, w jaki sposób przygotowani i ufamy temu człowiekowi. My chcemy tylko wiedzieć, że ten człowiek wie, co robi. Rozumiesz? I nawet jeśli pójdziemy na dno, to przynajmniej wiemy, że poszliśmy na dno w jakimś celu. Rozumiesz? I byliśmy, robiliśmy wszystko tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. rozumiesz? I Bo, zdarza się, że się nie udaje. No zdąża się, że się nie udaje, wiesz, mm -hmm. no, ale tylko tak jak mówię, no ktoś musi po prostu, wiesz, y, odważnie stanąć i powiedzieć, dobra, jest burza, ale płyniemy, no nie, bo taką decyzję podjąłem, rozumiesz, a nie na zasadzie, dobra, to może się gdzieś tam przesiźniemy, może gdzieś nas tam rzuci, gdzieś zawieje, coś się uda, no nie, i wiesz, i ty tak naprawdę siedzisz i nie wiesz, czy masz ten masz zwijać, czy masz tego masz tu nie zwijać, czy masz te linki ściągać, czy nie ściągać, no więc co robisz, no, spierdzielasz pod podkład, żeby cię nie zmyło, nie, <laughs> Trochę mi, jest, mi się to gryzie z tym, co powiedziałeś o tym mhm. języku, który masz i sposobie wypowiadania. Że mhm. masz sposób wypowiadania taki, że powiesz coś, no miałeś, ale mhm. możesz zawsze się z tego wymigać, a jednocześnie mhm. mówisz, że ten, ten wasz przywódca powinien być bardzo konkretny i tak. mówić, tam jedziemy. Zgadza się. I, to, 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 się I nie... to jest właśnie rzecz, która powinna zostać zmieniona w służbach. Mhm. W, teraz wracamy do tematu tego, jak powinna zostać ta, Te służby powinny zostać zreformowane. No nie? No bo tak jak mówię, tak jak wspomniałeś, my w tym bezpieczeństwie i strategii mamy ludzi, że tak powiem, z różnych, z różnych środowisk, bo mamy ludzi z wojska i z policji, ze służb specjalnych, ale też mamy ludzi z cywila, mhm. rozumiesz, z, 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 tych, z, tych, z tego nazwijmy to sektora prywatnego. I odpowiadając na to pytanie, no to tak zdecydowanie ta reforma powinna nastąpić i... W naszej ocenie, żeby tak już mówię, liznąć tylko temat, bo tak jak mówię, to jest naprawdę temat rzeka, to w naszej ocenie ta reforma tych służb specjalnych powinna przebiegać na trzech poziomach, no nie? żeby miało to sens. Pierwszym takim poziomem byłby taki poziom systemowo-ustawowy, nazwijmy to w ten sposób, nie? I tak jak sam powiedziałeś, były, były różnego rodzaju e, zmiany e, tych skrótów, tak? WSI na SKW i tak dalej. Czyli mówimy tutaj o właśnie zmianie takiej ustawowej e, tych struktur, nie? Z WSI na SKW i SWW, z UOP na, na ABW i AW i tak dalej. E, natomiast ta te głębsza zmiana systemowo-ustawowa polega, po, powinna polegać na tym, że powinniśmy się zastanowić, wiesz, ile tych służb tak naprawdę potrzebujemy. Jaki powinien być podział tych służb? Czy potrzebujemy wiesz, jedną do cywilnych, jedną do wojskowych, czy inaczej? Przede wszystkim kto powinien sprawować nadzór nad tymi służbami, i najważniejsze, jakie poszczególne służby powinny mieć kompetencje? Bo często zdarza się tak, że kompetencje tych służb na siebie nachodzą. No nie? I wtedy nie wiadomo, kogo wysłać do danego zadania. I właśnie to masz ministra koordynatora, nie? żeby zadecydował, okej, okay, jak jest jakaś tam powiedzmy kwestia sporna, no to on decyduje, dobra, ta służba będzie realizowała te działania. Ale to jest powiedzmy tylko jeden, jeden, powiedzmy ten poziom, no nie? Drugim takim poziomem powinna być zmiana na przestrzeni tej kultury organizacyjnej, no nie? Kultury organizacyjnej, to znaczy, chodzi mi tutaj o to, że powinny, powinny ulec zmianie takie wartości i sposób myślenia ludzi zatrudnionych w tej służbie, no nie? Bo Wiesz, masz pewne grupy interesów, znaczy może nie grupy interesów, masz pewne grupy ludzi, którzy po pierwsze nie lubią zmian, no nie w służbie, no bo jak już tak robimy od 10 lat, to jest dobrze, no nie? I to tak zostawmy, po co to zmieniać, no nie? To masz z jednej strony, a z drugiej strony. Istnieje obawa, że jeżeli nastąpi jakaś reforma, chociażby wiesz, zwiększenie z cyfryzacji tych służb, nie? no to osoby, które do tej pory wypisywały wszystko ręcznie, stracą robotę, no nie, więc automatycznie ta grupa osób Jest będzie jakaś się tam broniła. Jest grupa osób, która się będzie buntowała. Będzie się broniła i buntowała przed tymi zmianami, no więc musimy jakby. Zmienić myślenie tych osób zatrudnionych w tej służbie. No? A czy oni nie są przegrani na starcie? No bo jeśli ktoś się buntuje przeciwko cyfryzacji, to powinien być przecież od razu odrzucony, bo to jest logiczna zmiana, która no i tak nastąpi, i tak nastąpi. No nie do końca, wiesz, no bo, no bo słuchaj, no bo jeżeli, no słuchaj, jeżeli ta zmiana, jak mówisz, i tak nastąpi i tak nastąpi, no nie nastąpiła już w niektórych służbach jeszcze nie nastąpiła. Więc wiesz, więc masz sytuację taką, że. O jakim poziomie cyfryzacji mówimy? No Mówimy chociażby o, nie wiem, obiegu dokumentów, tak, że masz nie wszystkie służby dysponują cyfrowym obiegiem dokumentów. Ze względu na bezpieczeństwo, czy ze względu no na. No Właśnie różnie. Z jednej strony ze względu na bezpieczeństwo, z drugiej strony ze względu na to, żeby dana osoba nie straciła roboty, no nie? Mhm. albo grupa osób nawet, która się tym zajmuje, nie, no bo oni, tak jak mówię, wypisują. Czy na przykład y, głupia sprawa, nie? Y, Jedziesz w jakąś delegację, potem tą delegację musisz rozliczyć, no nie? No to łatwiej by to było zrobić powiedzmy w formie cyfrowej, no nie? nie? no ty musisz brać wiesz, te wszystkie paragoniki, kleić, wypisywać, wiesz, dawać. Ktoś musi to podbić, potem ktoś inny musi to podbić, wiesz, rozumiesz, nie? Ty... Za granicą też tak jest? Nie. Okej, okay, czyli oni są scyfryzowani. Tak. Czyli to nie jest jakiś... Yy to nie, nie gryzie się totalnie z bezpieczeństwem, tylko można to zrobić rozsądnie można to i zrobić. Tak, robią. tak tylko przede wszystkim wiesz, no potrzebujesz do tego um, odpowiedni system informatyczny. No i tutaj znowu się pojawiła kwestia e, tego, że jeżeli potrzebujesz ten system informatyczny, to czy ten system informatyczny kupić, ale jak go kupisz, to ktoś inny może mieć do niego dostęp, czy go stworzyć. No to jak go stworzysz, to musi mieć ręce i nogi i tak dalej. tak Więc to rodzi szereg, proszę ja ciebie, różnego rodzaju problemów. Ale ta kultura organizacyjna w tych służbach musi zostać zmieniona. No, musi zostać zmieniona, innej opcji nie ma. Musimy wiesz, wiedzieć, czy musimy wiedzieć, jakie sobie cele obierzemy. Wiesz, bo jeżeli nie mamy zmienionej tej kultury, nie jesteśmy w stanie zastanowić się nad strategią planowania działania tej służby. Wiesz, jak zmienić kulturę organizacyjną? Mm. Masz jakieś propozycje? No, to jest właśnie ten dłuższy temat. <laughs> jak właśnie... dla mnie możesz mówić. Ja tylko jest, jeszcze chciałem... Kultura organizacyjna to jest mega ciekawy temat. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć o tej trzeciej wiesz, formie, żeby, tak jak mówię, tylko liznąć ten temat. No, to to już jest ten. ten I ten trzeci poziom, taki ostatni, to jest sposób funkcjonowania tej organizacji, jakim jest służba. Nie. Czyli generalnie trzeba zmienić, zmienić i zreformować kwestie od rekrutacji. Poprzez szkolenie, aż pod całą codzienną pracę tych funkcjonariuszy. Nie? I tutaj tutaj mogę ci podać przykład, no chociażby w kwestii tej rekrutacji, tak. No jeżeli chcesz mieć, nie wiem, dobrą, dobre zaplecze IT, no to musisz ściągnąć dobrych specjalistów. Żeby ściągnąć dobrych specjalistów, trzeba im zapłacić. Dokładnie. Trzeba im zapewnić dobre warunki pracy, tak? Czyli dostęp do sprzętu i tak dalej. Żaden programista nie będzie chciał prawa spracować. No właśnie to mówię. No. Dokładnie. Wiesz, bo, bo wiesz, bo powiedzmy. Sam eto, wiesz, sam, sama, kwestia tego, że, sama kwestia tego, że to jest powiedzmy, e, wiesz, no fajna robota i ciekawa, to jest z jednej strony, nie, i to może przyciągać ludzi. No ale to tak może jak, no, trochę ten... przyciągać, że jest cool, to z no, tym się zgodzę. No i to jest, wiesz, no i okej, okay, nie, masz programistę, jest, jest fajnie, cool, no ale wiesz, no na końcu jest wiesz, kasa, którą trzeba odebrać. Będzie nie? musiał pisać kot na kartce. To, 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 no potem, wiesz potem, potem kolejna, rzecz, kolejna rzecz to jest właśnie szkolenie no nie? żeby wiesz jakby um, uczyć, uczyć tych funkcjonariuszy wiesz no ten świat się cały czas bardzo dynamicznie zmienia wiesz, wchodzą nowe metody komunikacji wchodzą nowe wiesz wchodzą wchodzi walut, weszła waluta cyfrowa, kryptowaluta to tamto. wiesz Uczyć tych funkcjonariuszy już na etapie szkolenia, jak wiesz, jak prowadzić działania, chociażby w Dark webie, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, To są te elementy, które wiesz, które powinny być też zmienione na etapie już szkolenia. No i aż po codzienną pracę? No to tak jak Ci mówiłem, no, jeżeli 60% poświęcasz na wypisywaniu kwitów, a 40% na y, pracę na mieście, no to teraz sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy na przykład nie lepiej zatrudnić osobę, która Wiesz, nie przeszła takiego, powiedzmy, skomplikowanego, nazwijmy to szkolenia, ale ma dostęp do informacji niejawnych i ty sobie idziesz na miasto, a, a on ktoś tam pisze rob... rzeczy. Tak, on tam sobie wypisuje to, co musi, no nie. Mhm. I wiesz, i to wszystko można zrobić. No tylko, tak jak mówię, raz, że pieniądze, dwa chęci do tego, żeby to y, zmienić. No i tak jak mówię o tym, jak natomiast jakby, jakie my mamy. Mm, Koncepcje na to, w jaki sposób to zmienić, no to to już jest, tak jak mówię, temat rzeka, bo to e, wynika z bardzo wielu elementów i nie dla każdej służby te same, jakby elementy będą wspólne. Jak ja sobie o tym myślę, to myślę, że Wam potrzeba takich procesów korporacyjnych, które są bardzo mocno zorientowane właśnie na to, że żyjemy w rozwijającym się świecie i na bieżąco trzeba się dostosowywać non-stop. Oni tam nawet mówią, że jedyną stałą jest zmiana. No dokładnie. Więc, ale to z drugiej strony ma trochę minusów, bo nie wiem, czy takie, te, takie procesy, które oni robią w ten sposób, by się sprawdziły w służbach, bo one, mam wrażenie, że na przykład... One też wpływają na komunikację pomiędzy ludźmi i myślę, że u was w służbach by się to nie zmieniło, Zwłaszcza jeśli wspominałaś o waszych żartach, które macie dosyć specyficzne. Tak, tak, tak. Tak, żarty w służbie są zdecydowanie specyficzne. ale są fajne, ja je lubię, wiesz, powiem ja się Taki super... Cza, cza, ciężki czarny humor. Wiesz to czy ciężki czarny humor? Nie bardziej dogryzanie sobie, wiesz. A to jest sobie... Super. Tak jak super. Sobie... Tak, ludzie sobie ludzie sobie ludzie, ludzie... długi. Tak, tak, dokler, długi. Dokładnie. <śmiech> dokładnie, dokładnie <śmiech> wiesz, ale, ale to też jakby powoduje to, że, wiesz, jeżeli ktoś zbyt serio podchodzi do pewnych rzeczy, no to też nie będzie do końca dobrym, wiesz, przykładowo pracownikiem operacyjnym, no bo też nie możesz sobie pozwolić na to, że ktoś ci coś powie, a ty, o, wiesz, już w ogóle, wiesz, załamujesz się, obruszasz i tak dalej. No nie, nie, no wiesz, no musisz pewne rzeczy traktować na dużym ludzie z dużym dystansem, wiesz, to są tylko słowa, mhm. to są tylko słowa, nic, nic się nie dzieje takiego poważnego. Natomiast em, no wiesz, no, myśmy sobie tam różne dowcipy robili, nie wiem, począwszy od tego, że nie wiem koledze się odłączało sprzęt i czekało się, czy zadzwoni po informatyków, no, <laughs> czy się zorientuje, a jak się nie zorientuje, to nie ogar, wiesz, tam, wiesz <laughs> i ciągnięcie łacha z kolegi, wiesz, no to, to różne, wiesz, nie wiem. To, to są super rzeczy. Tak, no to wiesz, no, to, to było coś takiego, nie wiem, pamiętam też, e, wiesz, te dziewczyny w służbie, wiesz, mają też bardzo, bardzo cięty dowcip. E, pamiętam też taką sytuację, że Wracaliśmy na szkoleniu podstawowym. Zmienię, zmienię imiona, żeby nie było mm -hmm. kto jest kto, ale wracaliśmy z kolacji i właśnie już tak wiesz, słońce zachodziło na no nie. I tak kolega spojrzał na koleżankę z grupy i mówi, tak, kurczę, ja to bym cię wziął tak, na taką bezludną wyspę, oglądać z tobą zachody słońca. Nie, ona tak na niego patrzyła i mówiła, że co ty pierdolisz? <śmiech> <śmiech> kolega się zmieszał, wiesz, my oczywiście z niego tam jeździli. A on podoba, to powiedział na poważnie? No, nie, no to jest jajem, wiesz, ale wiesz, to no, tak się zmieszał, bo myślałem, że wiesz, nie spodziewał się takiego... Nie spodziewał się takiej szybkiej riposty, takie, no? riposty. Nie, więc wiesz, a, wiesz, tam różne tego typu historie były. Kobiety się mogą chyba lepiej nawet z tym odnajdywać, bo myślę, że mogą sobie najwięcej pozwolić w takich żartach. Mm, tak, wiesz co, nie, naprawdę dziewczyny, wiesz, no, mają, wiesz, mają tam y, dosyć cięty język i, y, i szybko potrafią, wiesz, facetów odpowiednio odpowiedniu do pionu ustawić, to no nie, więc to jest, y, to jest też taki, wiesz, sposób na... Zdarza się wam, że przegniecie? Y, w żartach? Mhm. Mm, hmm. Wiesz co, wydaje mi się, że zdarzało się, no. I jak to się rozwiązuje wtedy? Wiesz, co nie, no wyjaśnia się zazwyczaj taką sprawę, no nie wiesz. Raczej się to wyjaśnia, żeby. Bo to nie było łatwo potem... przeciągnąć i też nie wiesz, na kogo trafisz, nie? Tak, no wiesz, no to musisz, wiesz, no dlatego, dlatego wiesz, no są, są jakieś tam żarty akceptowalne, no ale wiadomo, że jeżeli, nie wiem, ktoś przeszedł jakąś, nie wiem, traumę związaną z jakimś zadaniem, a tym mu tam. Ja kiedyś się mojemu znajomemu pocisnąłem po matce, on powiedział, moja mama nie żyje. No, dokładnie, no to są tego typu historie, no nie wiesz, no to no wiesz, no, trzeba wtedy się ukorzyć, powiedzieć, Słuchaj, sorry, nie wiedziałem, wiesz i tak dalej, no. No, ale to jest taki że tak myślę, sobie, kurwa. Ale tak jak mówię, wiesz, wszystko jest do nadrobienia i zawsze spokojnie można, wiesz, przeprosić, powiedzieć, okej, okay, sorry, dobra, nie wiedziałem, wiesz, chodźmy na próbek, nie, mm -hmm. wiesz. I y, zdarzają się też sytuacje, gdzie, wiesz, gdzie nie wiem, dochodzi do jakichś konfliktów, ale to raczej, wiesz, no, wszystko się załatwia y, na zasadzie koleżeńskiej wydaje mi się, no nie. Wróćmy do tej kultury organizacyjnej, mm -hmm. bo to jest skomplikowany temat. Jestem mm -hmm. ciekawy, co, jak... Bo I to też jest skomplikowana kultura, tym bardziej, że jesteśmy w Polsce, tym bardziej, że to są służby, więc to jest bardzo trudne do zmiany. Więc mm -hmm. jestem ciekawy, co, co macie do zaproponowania. Yy, to znaczy, wiesz co, tak jak mówię, no yy, przede wszystkim... Yy... Musielibyśmy zmienić ten sposób myślenia, nie? zmienić nastawienie. To Ale jest... to jest łatwo powiedzieć: zmienić sposób myślenia. No właśnie myślenia. dlatego widzisz, dlatego my prowadzimy cały czas tą tytaniczną pracę na blogu, żeby wiesz, żeby starać się przekonać zarówno opinię publiczną, jak i być może przyszłych decydentów, jak i osoby, które nas czytają. Bo wiemy, że czytają nas koledzy wiesz, z różnych służb, no nie? Mhm. I staramy się ich przekonać, że jednak wiesz, te zmiany są konieczne, są wymagane i, i wiesz. I nie są one tak straszne, jak się wydaje. No nie. Yy, mało tego. Ja z doświadczenia wiem, że bardzo łatwo jest się przestawić, wiesz, niezależnie od tego ile masz lat, bardzo łatwo jest się przestawić do kwestii, chociażby właśnie tak jak mówię, cyfryzacji pewnych procesów w, w służbie. Jesteś w stanie się do tego przestawić. To nie są jakieś skomplikowane rzeczy, a jeśli nie, to bierzesz, robisz szkolenie. Mm -hmm. I tak dalej, i tak dalej. Wiesz, Plus na pewno są jakieś ma dosłownie manuale, jak to zrobić ze służb z zagranicy. Oni na pewno przez to przeszli i na pewno byliby skorzy pomóc. Nie ma że, mi się wydaje, że jesteś to w stanie obczaić, no nie? I tak jak mówię, no nie, I, i my jakby organizując się, bo wiesz, myśmy się z chłopakami zorganizowali w ten BIS, z tego względu, że wiesz, no, pracując w różnych służbach, kontaktujesz się z różnymi ludźmi, no nie, z różnymi, z różnymi środowiskami, z policją, właśnie z innymi, z, innymi, z, innymi, z wojskiem i tak dalej, z innymi grupami, i siłą rzeczy wiesz, nawiązujesz te relacje. i ten biz właśnie powstał z tego względu, że yy, zauważyliśmy, że to nie jest tak, że to jest tylko, wiesz, nasz problem jako ABW, ale to też jest problem innych służb, no nie? I masz bardzo dużo osób podobnie myślących w tych służbach, no nie? Yy, I w momencie, kiedy yy, myśmy się zebrali taką grupą, no to doszliśmy do wniosku, że możemy spróbować coś z tym zrobić. W jakiś sposób. Bo yy. taką, myślisz, taką... myślisz, że takim edukowaniem w... W... Z czasem to wprowadzi jakąś zmianę? Życzymy sobie tego. Mhm. Wiesz, no edukacja to jest chyba podstawa do jakichkolwiek tak zmian. Tak mi się wydaje też. Więc no. wiesz, więc jeżeli będziemy e, systematycznie i skutecznie, dlatego dzięki, że zaprosiłeś nas do podcastu. Jeżeli systematycznie i skutecznie będziemy ludzi edukować, e, będziemy w stanie docierać do, do, do grup, tak jak mówię, decyzyjnych, no to być może za jakiś czas to się zmieni, no nie, i będziemy mieli naprawdę fajne, ciekawe. Nowoczesne służby w Polsce, no nie, które będą na naprawdę rewelacyjnym poziomie. Czy to, co mówisz, jest popularnym poglądem w służbach, czy to jest raczej tak, że ty byłeś jakąś czarnomowcą? Mm, nie, wydaje mi się, że to jest bardzo popularny pogląd. Wiesz, mm -hmm. wśród, zwłaszcza wśród funkcjonariuszy powiedzmy liniowych, no nie, którzy, wiesz, którzy są młodzi mm -hmm. się rzeczy. Nie muszą wypisywać rzeczy. Jak muszą ja muszę wypisać że to czuję dokładnie. się Właśnie Więc wiesz, yy, yy, zwłaszcza ludzie młodzi, którzy przychodzą do tej służby, no siłą rzeczy przychodzą ludzie młodzi, no bo cały czas ta rekrutacja i nabór trwa. Yy, no to te osoby właśnie młode w głównej mierze zauważają te kwestie, no bo one już są no, wiesz obyte z tymi nowinkami elektronicznymi. Z, z obsługą komputera, z obsługą programów, dla nich to nie jest problem, tak? Mm -hmm. Czyli nie wiem, czy nie wiem, ogarnąć co to jest VPN, czy cokolwiek innego. No nie wiesz, to nie jest dla nich jakaś, jakaś wielka skomplikowana rzecz. I wiesz, i oni patrzą na to wszystko i mówią, kurde, ty no ale, no ale dlaczego my tego nie robimy, tak? Dlaczego my nie robimy tego tak? No, to jest bez sensu, wiesz. I w bardzo dużej mierze. I są blokowani przy, przy czymś takim, że jeśli proponują jakieś nowe rozwiązanie? Wiesz co, ja. Mia... <laughs> Wspomniała mi się taka historia, pamiętam. E... Jak byłem, właśnie, już któryś rok w służbie i przyszedł do mnie właśnie kolega i mówi mi: Słuchaj, kurde, dlaczego to jest tak, a nie inaczej robione? Mówi, przecież to można zrobić mailem, to można wysłać mailem, po co piszemy to, na to wiesz kwit, po co to, po co to, po co, to, po co tak i tak dalej. Ja tak na tego kolegę patrzyłem i mówię: Tak, słuchaj. Mówię, czy mówię, ty masz jakby szansę, żeby na przykład za jakieś tam dwa lata zostać dyrektorem? Mówi, no nie. Mówię, masz szansę, żeby tak, nie wiem, za pięć lat zostać szefem służby? On mówi, no nie. Ja mówię, no to jaki masz realny wpływ na to, jak to będzie wysyłane? Ja mówię, siadaj do roboty, rob tak jak mają to zrobić, bo nie masz żadnej siły decyzyjnej. W ogóle, bo u mnie w pracy w IT jest tak, że jak ja uważam, że jakiś proces jest robiony źle, to idę do menedżera i mówię, słuchaj, to robimy bez sensu, zmieńmy to. No i jeśli oni się ze mną zgodzą, to to po prostu zmieniamy. Ja odpowiem ci, jak Piotr Franceski w serialu 07 zgłosił. Tak. Hmm. To faktycznie musi być mega frustrujące. No właśnie, więc wiesz, więc to jest, taka... jest, jest, jest. Jest kilka takich elementów, które po prostu powodują y, tam dosyć dużą frustrację, wiesz. Y, innym takim elementem było na przykład to, że wiesz, y, nawet jeśli jesteś funkcjonariuszem, który. Ma jakiś na siebie pomysł, no nie? Mhm. że nie wiem, chcesz robić to, czy robić tamto, czy rozwijać się w tym, czy ani innym kierunku, no to niekoniecznie twoi przełożeni pozwolą ci na takie ruchy. No nie? Czyli generalnie, wiesz, jesteś, siedzisz i nie masz za bardzo możliwości, jakby dalszych rozwoju w swoim zakresie. Też nie możecie mieć działalności gospodarczej? Nie. To znaczy inaczej. Możesz prowadzić, możesz mieć tak zwaną zgodę na dodatkowe zatrudnienie, jeżeli nie, nie stoi ono w sprzeczności z, ze służbą i z etosem służby i nie, nie wykazuje jakichś tam um, problematycznych kwestii. Czyli generalnie, no nie wiem, jeżeli jesteś wykładowcą na uniwersytecie, tak, no to możesz uzyskać taką zgodę na dodatkowe, w, w, dodatkowe, w, dodatkową pracę. Mhm. Jeśli robicie jakieś operacyjne rzeczy, mhm. to macie jakiś konkretny zakres tych operacyjnych rzeczy? Czyli na przykład e, widziałem jakieś zdjęcia antyterrorystów, którzy skaczą na linię z helikopterów, to takie rzeczy się dzieją? Czy to jest tylko na, na pokaz? Ojku, a to teraz pytasz o, wiesz, pytasz jakby o kwestie, niebezpieczne rzeczy. Nie, 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 pytasz o kwestię, nie, 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 nie pytasz o bardziej o kwestie działań pododdziałów antyterrorystycznych, wiesz, no ja na tym się za bardzo nie znam. Prawda, Czyli taki to, to nie jest, nie nie nie, whole... nie, nie, nie kompletnie. Nie, Czyli nie, nie, wy ewentualnie ja... wchodzicie do jakiegoś mieszkania. Staram się sobie wyobrazić taką Aha. operację, jak, jak, to może wyglądać. Em, to widzisz, okej, okay. musisz zastanowić jak by wyglądała taka operacja. Okej, okay, dobra. To na przykładzie filmu mówimy. Mm -hmm. Jeżeli mówimy tu o działaniach takich, jak mówisz, kinetycznych, no to tak jak najbardziej wiesz. Bomby, miny, karabiny, zjazdy na linię i tak dalej, nie? Wiadomo. Czyli to jest w waszym zakresie. To znaczy, my mamy, mieliśmy tak zwany. Mamy tak zwany Departament Postępowań Karnych, który realizuje zatrzymania, no nie? bo też, tak jak mówię, jesteśmy jednostką. Nie, no właśnie, znowu to jest kwestia. Yy, zahaczamy tutaj o tą reformę służb specjalnych, nie? Czy służba specjalna, taka jak ABW i AW, powinna mieć uprawnienia procesowe, czy nie? nie? Mhm. Czy wiesz, czy powinna być tylko służbą informacyjną, tylko przekazywać informacje, w żaden mhm. sposób nie mieszać się w proces, postępowania sądowe i tak dalej? No ale jesteśmy, mamy, tak, je wykonujemy. I w ramach tego naszego departamentu postępowań Karnych swojego czasu funkcjonowała. Swojego czasu funkcjonował wydział 5, czyli, czyli ten wydział taki realizacyjny do zatrzymań jeszcze niebezpiecznych przestępców. No i to byli tacy, nazwijmy nasi nasz, nasz pododdział kontroystyczny tak w bardzo dużym uogólnieniu, proszę mnie nie wieszać za to. <grym> Ale generalnie o to chodziło. I oni mieli, oni wiesz, jak sobie przewijasz te zdjęcia, właśnie z zatrzymań, no to zazwyczaj tych chłopaków tam widzisz. no nie? Czyli to już jest troszeczkę inna działka niż moja. To twoje. jest zupełnie inna działka niż moja. Okej, okay, czyli dla mnie w termin w takim razie operacyjność jest niezrozumiały, bo operacje u was różnią się, są inne i operacje tam są inne. Mm, tak, tam są realizacje. Mm -hmm. czyli, o, w momencie, czyli to jest jeszcze, to jest jeszcze coś innego. innego. Czyli w momencie, czyli po, powiedzmy, e, wydział, powiedzmy, departament postępowań karnych, nie, prowadzi postępowanie karne przeciwko jakiejś osobie. Nie? I są w sprawie jakiejś, prowadzi sobie postępowanie. I w momencie, kiedy już dojdzie do wniosku, że mm, osobę, w stosunku do której prowadzi to postępowanie, należy zatrzymać, to następuje tak zwana realizacja. Nie? I jadą właśnie chłopaki, i realizują zadania w zakresie zatrzymania tej osoby. Natomiast praca operacyjna to jest praca, która poprzedza. Cały ten ciąg zdarzeń, o których teraz powiedziałem. Nie? Czyli jakby usta ustawia całą, całą tę realizację i występuje... nie, nie, nie. To wszystko ustawia cały czas postępowania karne, bo oni wiedzą, wiesz, jakby kiedy, gdzie, są dogadani z prokuraturą, sądem i tak dalej. My natomiast zbieramy najpierw gromadzimy jakieś informacje, nazwijmy to z eteru, z przestrzeni i tak dalej. Nie? E Mając te informacje, dochodzimy do wniosku, OK, ta osoba działanie zgodnie z prawem, nie? Przykład, dajmy na to przykład y, Tomasza L., nie? Masz grupę osób, które y, wiesz, poprzez swoje jakieś tam źródła, ustalenia i tak dalej, ustalenia y, i tak dalej, y, doszli do wniosku, że Tomasz L. Y, współpracował z obcym wywiadem, tak? Jest to przestępstwo. Więc, taka sprawa trafia do, na post do postępowań karnych, no bo jest to sprawa karna, i ostatecznie ta osoba jest zatrzymywana w ramach prowadzonej realizacji. Realizacji, czyli już nie wy. Nie. No okay, bo ja myślałem, nasza, nasza, robota, nasza robota kończy się w momencie przekazania tej sprawy do Wydziału Postępowania, znaczy do Departamentu Postępowania Karystycznego. Mhm. Czyli my pracujemy od do, gromadzimy te informacje, wszystkie, które mogą być potrzebne prokuraturze do postawienia zarzutów. Nie? Prowadzimy, 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 prowadzimy. Przekazujemy. Nie? I oni potem mogą nas tam dopytywać, wiesz o jakieś kwestie, o wiesz pogłębienie pewnych, pogłębienie pewnych informacji i tak dalej. Ale my te informacje wszystkie zbieramy, zbieramy, zbieramy i je przekazujemy. Nie? I tak to wygląda. Mam pytanie do ludzi. Napiszcie mi na Instagramie, czy wy kumacie takie rzeczy, bo mi się wydaje, że nikt tego nie kuma. Ale wam się z kolei wydaje, że wszyscy to rozumieją. Ja, ja jestem przekonany, że ludzie. No bo wiesz, ktoś się musi tym interesować, żeby wiedzieć te wszystkie rzeczy, gdzie się konkretnie kończy linia działań konkretnej jednostki. Y Podam Ci przykład. Nie daj mi tylko skończyć. Więc tak, napiszcie mi na Instagramie, proszę. Że, czy, czy dla Was to jest zrozumiałe, czy dla Was to jest tak samo zagmatwane, jak dla mnie. <grym> Dobra. Podam Ci przykład yy, działań operacyjnych na podstawie, powiedzmy, filmu. Y -hmm. Masz ten tam, masz tam film Operacja Bracia. Y -hmm. nie? I teraz. To jest, y, powiedzmy, działanie wywiadowcze, ale będziesz miał mniej więcej wiedział, o co chodzi. I teraz masz tam Operację Bracia. I teraz. Yy. Osoba dostaje informację. Że na terenie Etiopii masz grupę Żydów. No nie? Którzy są tam w jakiś sposób prześladowani przez lokalne władze. No nie? Decydenci podejmują decyzję, że tych Żydów stamtąd należy. Te osoby pochodzenia żydowskiego należy stamtąd ewakuować. Tak? No i teraz trzeba przeprowadzić operację. Czyli panowie zastanawiają się, jak tam pojechać, i jak to zrobić. Nie? No, więc się zastanawiają, dobra, to jest tam taki hotel. My ten hotel sobie kupimy. No nie? za pieniądze, które mamy w naszej firmie nie? i zalegendujemy się tam jako te osoby, które tam prowadzą ten hotel. Do tego potrzebujemy osoby, które na przykład są instruktorami nurkowymi, bo mamy tam będziemy mieli tam instruktorów nurkowych, kogoś, kto się zna na prowadzeniu hotelu i tak dalej, i tak dalej. I taka grupa osób jedzie tam pod tak zwaną legendą nie? i sobie pracuje. No i teraz tak, jesteś tam na miejscu, ktoś te informacje o tych Osobach, zbiera. Pochodzenia żydowskiego przekazał. przekazał I to jest Twoje źródło. Tak, tak. I to jest Twoje źródło. Więc jedziesz skontaktować się ze swoim źródłem tam na miejscu. Nie? Kontaktujesz się z tym źródłem. On Ci mówi: Dobra, te osoby są przetrzymywane tu i tu. No, nie? no więc w takim razie my musimy teraz się zastanowić, jak ich stąd wyciągnąć. I to jest cała ta, cała ta praca operacyjna. No nie? I w moment, tylko to jest powiedzmy prowadzenie operacji na terenie yy, obcego państwa, czyli już bardziej operacja wywiadowcza. Natomiast w sytuacji, w której mówimy tutaj o prowadzeniu kontrwywiadowczej, tak? Mhm. No to tak jak na przykład miałeś w stacji Berlin, no nie? Czyli masz jakiegoś gościa, który sobie pracuje na mm, placówce dyplomatycznej i jest tym przysłowym szpiegiem, nie? I teraz ty na przykład masz jakiegoś swojego, masz jakieś swoje źródło, no nie? Które tam prowadzi jakieś sobie interesy, nie? I mówi, słuchaj, wiesz co, przyszedł do mnie taki gość, nie? I powiedział mi, że tam zastanawia się, czy mógłbym mu przekazać jakieś tam informacje na dany temat, nie? No i ty mówisz tak, aha, dobra, spoko. No to teraz ty zaczynasz, wiesz, grzebać przy tym gościu, kto to jest, nie? Sprawdzać, gdzie on chodzi i tak dalej, i tak dalej. I cała ta, cały ten zespół czynności, o których mówimy, to jest właśnie ta praca operacyjna. Nie? Czyli ja bym to nazwał rozpoznaniem. Po wojskowemu, może tak. <laughs> nie możesz powiedzieć, jak sprawdzacie, gdzie on chodzi? To nie, to, nie, no to wiesz, to, to ja, ci, ja ci tylko przedstawiam jakąś tam teorię na podstawie filmu. Mm. <noise> A czy możesz powiedzieć, jak ty się zabezpieczasz mailowo, jak się zabezpieczasz, żeby ktoś tobie nie ingerował w, twoje, w Twoją komunikację na przykład? Wiesz, co. To znaczy tak. Przede wszystkim, wiesz, tej kwestii, o którą pytasz, wydaje mi się najważniejsza jest jakby świadomość tego, co robisz. Wiesz, to znaczy wiesz, twój komputer, twój telefon i tak dalej, to wszystko to są narzędzia, nie? I może stosować różne jakby metody na zabezpieczenie pewnych rzeczy, nie wiem, może sobie zaszyfrować dyski, E, możesz postawić firewall, możesz stosować politykę, haseł, no, możesz robić różne rzeczy. Czy Uży, końcu... używasz tego Proton Maila? E, tak. Mhm. No, to wiesz... jest, polecasz te rzeczywiście? Tak, tak, najbardziej. No, VPN, Proton Maila, wiesz, możesz, możesz spokojnie, wiesz, nie wiem, wirtualną maszynę możesz sobie postawić. No, masz tych jakby możliwości, masz całe mnóstwo, nie? Ale i tak na końcu zawsze jesteś ty jako osoba. Jeżeli ty nie będziesz, okay. jeżeli ty nie będziesz y, y, świadomie i y, wykorzystywał tych narzędzi, no to się może, czy ktoś znajdzie słaby punkt, żeby się wbić na twój komputer, tak czy inaczej, no nie. I teraz tak, jakby wejście na sprzęt danej osoby, znaczy wejście, nieautoryzowane wejście do systemu i pozyskanie danych z urządzenia danej osoby, może się odbywać, jakby to powiedzieć dwojako, tak? Z jednej strony to jest uzyskanie dostępu do narzędzia, czyli uzyskanie dostępu do komputera i uzyskanie dostępu do telefonu przykładowo i wpięcie na przykład um, jakiegoś nośnika danych, które zawiera malware i w ten sposób no wiesz o co chodzi, wydobycie jakiejś y, informacji i tutaj znowu e, gdzie zostawiasz komputer, czy chodzisz na imprezę z telefonem, gdzie trzymasz ten telefon, czy ten telefon jest jakoś zabezpieczony, czy nie jest zabezpieczony, czy nie wiem, przekazujesz komuś te, te swoje rzeczy i tak dalej, więc jak widzisz masz tam osobę, która jest za to odpowiedzialna. Natomiast jeśli chodzi o kwestie jeśli natomiast chodzi o pozyskania tych informacji bez znaczy ze zdalnym dostępem do sprzętu, no to tutaj z kolei wiesz mamy wykorzystanie socjotechniki, którą potem możesz wykorzystać do wykorzystania tego oprogramowania ransomware'owego, mhm. Czyli generalnie, wiesz, teraz z tego, co się orientujemy, bo też współpracujemy z różnymi podmiotami z ramienia tego BlackTor i pracujemy z różnymi podmiotami gospodarczymi, które mają tego typu problemy, no to zauważamy, że jakby teraz popularną taką metodą jest to, że wcześniej te procesy były zautomatyzowane, a teraz zazwyczaj po drugiej stronie, znaczy strona atakująca, czyli po drugiej stronie tego, Nazwijmy to ekranu siedzi już żywy człowiek, który reaguje na to, co robi dana osoba no nie. I teraz znowu ta metoda phishingowa, żeby, znaczy ta metoda socjotechniczna, z jednej z, jednej z tych metod jest metoda phishingowa, jest powiedzmy też taką formą pracy, żeby na człowieku, tak czyli ty musisz, ty, znowu ty jesteś tą osobą, który, od której wydobywa się te informacje, szuka się jej słabych punktów i tak dalej, nie? Więc y, jakby to są te dwie metody, żeby dojść do, do twoich przejść, twoje zabezpieczenia i dojść do tego co masz na swoim sprzęcie. I tak jak mówię, y, najbardziej słabym ogniwem w tym wszystkim jest zawsze człowiek, bo maszyna to tylko maszyna. Jakie apki są najbezpieczniejsze, jeśli chodzi o komunikację? Ten Telegram i Signal są rzeczywiście jakoś w miarę bezpieczne. Mm, tak nie nie, bo z tego co wiem Telegram i Signal są rosyjskie, no nie? I tu jest właśnie, tu się pojawia problem. Kurczę. Ale jednak wszystkich jakby zapraszają do tego, dawaj na Signala, dawaj na Signala. Hmm, wiesz co, tak, no na pewno, wiesz, no pytanie jest tego, słuchaj, pytanie jest tego, kto słucha, bo ktoś słucha zawsze, no nie? Pytanie, która strona? <grypt> Czekaj, wiesz co, ja chyba mam Dencrypt, jest też taka apka. Dencrypt? Den, Den, Dencrypt, den tak. Jest też taka apka, proszę ciebie, komunikacyjna, komunikatory. Dobra, DenCrypt uh, Communication Solution. Mm -hmm. I tam masz też jakąś apkę do komunikacji. Yy, też y, jest podobno bardzo dobra. Nigdy bym jej nie zaufał, jakbym zobaczył, zobaczył tą stronę internetową. jakiś <ścoughs> 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 startujący startup. Natomiast tak jak mówię, no, jeśli, chodzi, jeśli chodzi o, o Signale i o Capa, no to tak jak mówię. No, pytanie, kto słucha? Wiesz, albo słuchają ci z zachodu, albo ci ze wschodu, no nie? Czyli zawsze ktoś słucha. No, wydaje mi się, że tak, nie? Zawsze, zawsze, zawsze masz bektora, do którego jesteś w stanie y, uzyskać dostęp, no nie? Mm -hmm. mm. No i znowu, i wracamy do tematu. Y, nie jest problemem wykorzystywanie mediów społecznościowych, nie jest problemem wykorzystywanie y, nie jest problemem wykorzystywanie komunikatorów, nie? Pytanie, w jaki sposób je wykorzystujesz, jakie informacje przekazujesz, jakie informacje zamieszczasz, nie? Samoświadomość, świadomość, najważniejsza rzecz. Czyli jakichś wrażliwych informacji nie, nie, nigdy nie przesyłać takimi. No, najlepiej pogadać po prostu, nie? Bezpośrednio z cztery oczy. Mhm. Teraz zajmujesz się te, również czymś, e, o czym mieliśmy pogadać na końcu. Mhm. Nie, nie pamiętam, jak to się nazywa: Forex? Frontex. 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 Mhm. Mhm. E, ja obecnie, e, po tym jak odszedłem właśnie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, e, przyjąłem się do Frontexu. Frontex to jest Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna. No i tak jak mówię, oni w 2019 roku. Europejska, poszerzy... czyli działasz na granicach Europy. Europy, mhm. dokładnie. Mhm. W ramach różnego rodzaju operacji, które są prowadzone, zarówno morskich, jak i lądowych. I chodzi o to, że Frontex troszeczkę rozszerzył swoje uprawnienia, możliwości w 2019 roku. Powołując tak zwany Standing Core. I ten Standing Core generalnie jest taką pierwszą uzbrojoną i umonturowaną formacją Unii Europejskiej. Mm -hmm. Czyli generalnie normalnie wspieramy państwa członkowskie Unii Europejskiej na granicach tej Unii. Mm -hmm. Obczajam sobie ich stronę. Mm -hmm. Co jest ciekawe. Mm -hmm. Jak wpisujesz w Google Frontex, wyskakuje Frontekst Europa.eu. Mm -hmm. Klikam Frontex, Frontex i wyskakuje mi połączenie, nie jest bezpieczne i nie da się wejść. No. No. Przypadek, nie sądzę. Ale da się wejść w niższe linki, czym jest Frontex i tak mm. dalej. I w jakim zakresie tam, tam masz działania? W takim dokładnie samym zakresie powiedziałeś, że morskie, więc... To, tak jak mówię, mo, no wiesz, masz y, operacje morskie, i to, to też są informacje, które są dostępne powszechnie na stronie internetowej. Masz operacje morskie, już masz operacje lądowe, na operacjach y, na lądowych granicach i na tych morskich. No nie, no wiadomo, że te morskie operacje dotyczą powiedzmy brzegów y, Grecji, brzegów y, Włoch, Hiszpanii. No nie, to jest głównie, głównie ten kierunek, jeśli chodzi o operacje lądowe, no to. Przez Grecję, Albanię, Estonię, aż po Finlandię, no nie. Generalnie cała ta wschodnia granica Unii Europejskiej na tych, na tych granicach też. Frontek sprowadzi swoje operacje. Możemy wrócić do tego tematu, który, który poruszałeś na początku, jak się spotkaliśmy, czyli mhm. Paryża i jak się tam czujesz, to wydaje mi się, że jest ciekawe. Czy nie chcesz o tym gadać? Możemy o tym pogadać, nie ma problemu. Mówiłeś o tym, że w Paryżu nie czujesz się do końca bezpiecznie, że czujesz, że patrzą na ciebie tam jako na osobę, którą potencjalnie albo moglibyś zaatakować, albo jesteś dla nich zagrożeniem. Mhm. I czy to jest popularne, jakby... Dla jakich ludzi w ten sposób może? To znaczy nie, wiesz co? Ja tam pojechałem czysto turystycznie, nie? Mm -hmm. wiesz, zarówno nie wiem, w Londynie czy w Berlinie czy, czy w Paryżu byłem, byłem, czy w Rzymie byłem czysto turystycznie. No i tak. e, wiesz, e, dla mnie Paryż jest takim miastem, gdzie, wiesz, okej, okay, masz te główne e, miejsca atrakcji turystycznych, typu wieża Eiffla, Pola Izyjskie i tak dalej, czy Louvre. No i tam jest wszystko ok, no nie? Natomiast wiesz, jeżeli przejdziesz, nie wiem, dwie, trzy przecznice w lewo, dwie, trzy przecznice w prawo, no to powiem ci, że zaczyna się... Ja, ja osobiście nie czułem się tam bezpiecznie, no nie? Czy, czy w metrze w Paryżu i tak dalej, no... Podobno u nas metro jest jednym z najbezpieczniejszych jeżeli że takim... się, tak. To znaczy, wiesz co... Było jest super Rzymie, bezpiecznie w metrze. Tak, bardzo bezpiecznie, ale w Rzymie na przykład też nie czułem się jakoś tam specjalnie. W Londynie też nie czułem się jakoś tam specjalnie zagrożony, tylko w Londynie to metro jest strasznie małe, więc tam się muszę mocno kulić. Nie? Ale, ale, ale też nie czułem się tam zagrożony. W Paryżu natomiast no, nie było. Czyli porządku. to jest jakaś forma takiej patologii, czy jakiejś gangsterki, czy co, 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 co to za osi o jakieś osiedla takie? Nie, wiesz co, ja nie wychodziłem poza tam w, po, na, na te dalsze dzielnice. Natomiast wydaje mi się, że jest to kwestia nastawienia tamtejszych jakichś grup społecznych, no nie, nastawienia tamtejszych młodych ludzi chyba do, 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 do po prostu, nie wiem, do osób. Które tam przyjeżdżają. Ale na jakiej podstawie oni byli w stanie ocenić, że ty nie jesteś stamtąd? No, miałem inny kolor skóry. <laughs> czyli to, to były czarna skóra, ale jakieś No, jakieś grupy, grupy okay. powiedzmy, wiesz, nie wiem. No, A czy w ten sposób? Osób, osób o innym kolorze skóry. Wiesz, no, w momencie, jeżeli wiesz, nie wiem, jesteś osobą, w to rysach kaukaskich i wchodzisz na osiedle, gdzie nie ma osób rysach kaukaskich, no to... Wiadomo, że nie jesteś stamtąd. Wiadomo, że nie jesteś stamtąd. No to siłą rzeczy ludzie zaczynają, wiesz, się na ciebie patrzeć i nie patrzyli się na ciebie zbyt przychylnie, no nie? Hmm. Czego na przykład w Londynie nie odczułem, no nie? Tam na przykład jak wchodzisz, to po prostu nikt się tym specjalnie nie przejmował. Mhm. Przynajmniej ja nie miałem takiego poczucia, no nie? A masz... Zdarzają ci się czasami takie sytuacje, że ktoś cię zaczepi gdziekolwiek na ulicy? Do, dawno już mi się nie zdarzyło. A masz jakieś... E... Sposoby na to, żeby to rozładować? Wiesz, co mi się wydaje, że to chyba przychodzi z wiekiem, wiesz? Im jesteś starszy, tym nie masz, mniejszą masz ochotę, wiesz, dyskutować i szarpać się z ludźmi na ulicy, tylko bardziej starasz się deeskalować i, i tą, tą sprawę po prostu. Że tak powiem, załatwiać, żeby się rozeszła po łokciach. No bo co, no będziesz się szarpał z jakimś. Nie, nie, nie kompletnie nie biję do tego, że, że masz kogoś bić, tylko zastanawiam się, <grym> czy z uwagi na to, jakie masz doświadczenie, czy w jakiś konkretny sposób się zachowujesz w takiej sytuacji, która pozwala to właśnie zdeeskalować. Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu, no, no, no tak, no zazwyczaj wiesz. no Jeżeli dochodzi do jakiś nie wiem. Wymian, wymian słownych, czy czegokolwiek innego, no to raczej nie starasz się, wiesz, nie wiem, tak, i Twoją matkę też i tak dalej, wiesz, no już nie ciśniesz tylko, no dobra, 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 wiesz, ok, stary idź w swoją stronę. Czyli ja normalnie wybrałeś, tak, no normalnie podchodzisz do zagadnienia, wiesz, nie, 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 nie szukasz jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Mówisz deeskalować. Czy to znaczy, że słuchasz doko <laughs> Joko słucham, jak najbardziej. <laughs> Uwielbiam gościa, powiem ci. Ja też. E, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że jest fanem brazylijskiego jiu -jitsu. E, bardzo, bardzo, Trenujesz? bardzo dużo trenowałem. Mm -hmm. Teraz niestety nie mam na to czasu, ale, ale tak, trenowałem. E, bardzo, bardzo faceta lubię, ma bardzo zdrowe podejście do bardzo wielu rzeczy i przede, przede wszystkim podaje, podoba mi się to, e, w jaki sposób. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, że wiesz, rodzice ci mówili, że. Wiesz, yy, musisz robić to, czy musisz robić tamto, bo, bo wiesz, bo musisz być wiesz, zdyscyplinowany, żeby nie wiem, posprzątać pokój i tak dalej. Ja nienawidziłem dyscypliny. Właśnie, a widzisz, a moim zdaniem, Joko potrafi to tak wyjaśnić, że ty zaczynasz się zastanawiać, kurde, no ma to sens, nie. Ja wiesz, to, jest, to była moja główna zmiana życiowa, która się zadziała gdzieś tak na przestrzeni pięciu lat, że zrozumiałem, że dyscyplina to jest coś dla mnie, a nie coś przeciwko a nie mnie. Coś przeciwko Tobie, dokładnie. Mm -hmm. nie? I jak to zrozumiałem i stwierdziłem, że ciężka praca i dawanie z siebie dużo i bycie zdyscyplinowany to są pozytywne cechy. Po Dokładnie, moje problemy się rozwiązały. Dokładnie, wiesz i to i wiesz i mi się wydaje, że, że jego umiejętność polega właśnie na tym, że on potrafi to bardzo, w bardzo dobry sposób przekazać, wiesz, bo tak jak mówię no zawsze rodzice ci mówili, że wiesz, że ja posprzątaj pokój, bo jak będziesz miał bajzel w pokoju, to wiesz, bla, 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 wiesz, no, różnego rodzaju I, tamte. Mi ojciec mówił, że ja mam trenować pisanie, żebym ładnie pisał. I ja nie myślałem, widzisz? że się zabiję. Nie? I widzisz, teraz powiedziałeś, jak będę miał coś wypełnić, to bym się zabił. Trauma by wróciła. Ale... Nie, nie, tego nie połączyłem, rzeczywiście. A... Ale słuchaj, właśnie o to chodzi, nie? że wiesz, że nam rodzice wmawiają pewne rzeczy, ale nikt tak naprawdę ci tego nie wytłumaczy jako nie, 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 nie tłumaczy tego celu, o czym często Doko mówi. Nie? Dokładnie. I wiesz, i powiem ci, że ja jestem super wielkim fanem jego, jego, jego właśnie podcastów. Wiesz, też bardzo dużo ciekawych książek czyta, bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiada. I słuchasz, też... tego, słuchasz jego tego underground Doko? On ma jeszcze dodatkowy mały nie, podcast, nie, nie, dla którego się. płaci się 8 Dolców, Underground, i tam mm. wchodzi dużo bardziej w takie psychologiczne rzeczy. To też jest ciekawe, bo, nie, nie bo nie, nie ten jego główny podcast jest wywiady z wojskowymi. Tak, z reguły, tak, 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 tak. A tamten jest taki typowo psychologiczny aspekty życia i nie, dyscyplina nie, nie, i dżetwa. To, nie słyszałem, nie słyszałem, to polecam bardzo. Będę musiał zobaczyć. Mhm. E, natomiast tak jak mówię, m, też mi się podoba to, że w pewien sposób przekłada wiesz, te swoje doświadczenia dotyczące wiesz, dowodzenia w tych jednostkach SIL na y, realizację zadań y, z, zakresu, z zakresu pracy, no nie? To jest też bardzo fajne. To jest, Joko Lider. jest najlepszy pod tym względem, że najczęściej jak pracowałem jeszcze w korpo i pracowałem sobie, jestem jakiś projekt, coś mi tam powiedzieli, coś źle zrobiłem, ktoś podjął jakąś decyzję a ja mówiłem, kurwa, ten menadżer, on się nie zna, powinniśmy zrobić inaczej. I Joko, słucham sobie później podcastu Joko na siłowni i Joko mówi, jeśli coś w twojej organizacji idzie nie tak, to jest twoja wina. I jak ja pamiętam zawsze to moja, to moja wina. Ja powinienem zareagować inaczej, ja powinienem inaczej rozmawiać z menadżerem po to, żeby ten menadżer, żeby miał jakieś, w... zbudować relacje z menadżerem, żeby ten menadżer mnie lubił, żeby miałem na niego wpływ, żebyśmy mogli razem funkcjonować. I to było dla mnie, to jest takie coś, co bardzo ciężko jest przyjąć, zwłaszcza osobom, które mają duże ego, no bo rzadko jest tak, że możesz komuś powiedzieć, to twoja wina i ktoś powie, ok. ale jak Joko ci mówi, że to twoja wina, to mówisz, kurde, jednak to moja wina. <laughs> Wiesz co ja powiem, ci, mi się najbardziej podobało to, bo to też jakby dotyczyło gdzieś tam etapu w moim życiu, w mojej służbie, gdzie przygotowałem się do, do egzaminów fizycznych. I wiesz, tu jakaś kontuzja, tu coś nie poszło, wiesz itd. i tak dalej. pamiętam, że właśnie tego, wtedy słuchałem tego jego podcastu i on mówi, wiesz. Jeżeli coś się nie udało, jeżeli coś nie poszło, to jest dobrze, nie? bo mamy, więc mieliśmy więcej czasu na przygotowanie, mieliśmy, mamy aż więcej czasu na, 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 wiesz, na przekalibrowanie pewnych rzeczy. I jest taka wypowiedź do żołnierzy na YouTube. Widziałeś tam wypowiedź? On dokładnie o tym mówi, jak robi jakiś taki power speech do, mhm. do żołnierzy właśnie o, o tym mówi. Jeśli coś się zjebało, Dobrze. dobrze Będziemy mieli lepszą historię do opowiedzenia. tylko bardziej przygotowani, le, lepiej zbadamy teren. No i wiesz, właśnie o to chodzi, nie? Że wiesz, że wtedy sobie uświadamiasz, kurde, no dobra, mam, wiesz, to, że się nie udało, czy to, że coś nie poszło po Twojej myśli, no to jest de facto dobrze, bo możesz, wiesz, możesz się lepiej do pewnych rzeczy przygotować i znowu podejść do zagadnienia, no nie? Właśnie to mi się bardzo u niego podobało, że, że wiesz, że jakby nie odpuszczasz, ale też nie dajesz się podnieść po, razce, po razce. Mhm. No to jest. E... Taki głos rozsądku mam wrażenie i to mm -hmm. jest najciekawsze, że to jest taki totalnie przykokszony typ, który nie bierze strydów, co jest w ogóle dziwne, że on jest taki wielki i podobno był większy. I to jest ciekawe, że on wciąż porusza te takie aspekty psychologiczne. To nie jest często u takich ludzi. Większość się na psychologię tak patrzy. Na psychologia nie będę o tym gadał, bo to jest dla frajerów i dla miękkich ludzi. A tu masz Doko, turbo kozaka, lidera z największych Silsów, który non stop gada o psychologii, o so, tych psychologicznych aspektach, leadershipu, współpracy w z teamie i tak dalej. Drugim takim, wiesz, drugim takim, drugą taką osobą, którą też lubię słuchać, to jest też David Goggins. Nie wiem, już no, wyszedł nowy podcast z Roganem, właśnie. No, tak? No, mhm. to będę musiał wyjść. 6 grudnia wyszedł. Ale wiesz, ale Gognis też, wiesz, to też jest ciekawa bardzo postać, bo bo, 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 tak jak mówię, wiesz, jak bierzesz pod uwagę to, kim on był i dokąd on doszedł, no nie, to jest dopiero, dla mnie, dla mnie ta jego transformacja, wiesz, tego takiego sloba, nazwijmy to, który siedział przed telewizorem, do gościa, który, wiesz, biegał ultramaratony, no to jest po prostu. No stary, tyle pracy goś musiał w to włożyć, że to jest coś niesamowitego. No, on mówił, że robił kardio na maszynie do wyciskania na nogi, bo nie, bo nie mógł robić inaczej, więc po prostu robił 300 powtórzeń, 400 powtórzeń. No, więc wiesz, więc facet, facet, facet ma, ma jakieś, jakieś swoje wiesz, niesamowite niesamowite przygody, niesamowite przejścia i przede wszystkim no, niesamowity harducha. ducha. Nie? I wydaje mi się, i widzisz, wracamy do tego tematu odwagi, nie? Mhm. o czym mówiliśmy. Jeżeli wiesz ty, ty, jak to się mówi dzielisz dowódców na dwie kategorie tych którzy mówią naprzód i tych, tych którzy mówią za mną no nie i tak na przykład jak masz tego Goginsa czy masz Jacka wiesz oni ci, oni pokazują swoim przykładem jak powinno coś być robione no nie a nie mówią ci masz to zrobić nie, nie ja tak robiłem mi to dało takie efekty wiesz ja cię zmotywuję do tego żebyś ty to musiał zrobić zmotywuję ci ale ty musisz wiesz wykształcić w sobie tą dyscyplinę i tak dalej i tak dalej i tak dalej ale ja cię zmotywuję nie ty, ja ci pokażę jak to zrobić ale pokażę ci to bo sam to robiłem i znam te wszystkie takie aspekty właśnie małe psychologiczne w swojej głowie, jak to się robi. Jak wstajesz. On czasami mówi, wstaję o czwartej i mówi: kurwa, dlaczego ja wstaję o czwartej Co ja mam zrobić? I później musi sobie to tłumaczyć, dlaczego on dzisiaj wstaje? I że chłopaki w Normandii mieli dużo gorzej, żeby nie pierdolić, <laughs> żeby musi iść na siłownię, tak mówię o tym. <laughs> I Idzie na siłownię. No dokładnie. Dlatego wiesz, no i tutaj i wydaje mi się, że tutaj tego aspektu brakuje, wiesz, nie ma nie ma tego kogoś, kto wiesz, kto, kto, kto powie właśnie, wiesz, za mną. A nie a naprzód, no nie? Gdzie po prostu, wiesz, tak jak na przykład widzisz, yy, ja tak jak obserwowałem to, co się dzieje u nas w służbie, to też patrzyłem na to z tej strony, że yy, osoby, które przejmowały rolę yy, może nie dowódczą, bo to dużo powiedziane, ale no jakąś tam decyzyjną, tak? To, wiesz, często gęsto były osoby, które Trafiały na te stanowiska nie do końca z powodów kompetencyjnych, nie, tylko bardziej z powodów dlatego, że znali, byli znajomy królika. No nie? I mm, fajnie dobrze było, i naprawdę było bardzo dobrze. W momencie, jeżeli wiesz, bo ja nie bronię, wiesz, ja, ja rozumiem, ja rozumiem koncepcję nie? no Bo jeżeli, wiesz, ja miałbym kogoś za, zatrudnić. No nie? I wziąć kogoś jako swojego, wiesz, nie wiem padawana nazwijmy to w ten sposób nie i znam na przykład ciebie wiesz i mam, jeszcze, i mam na przykład jeszcze pięć innych osób no nie ale ciebie znam mhm. to to wiesz wezmę ciebie no bo ufa, żeby... bo Ci ufam, mhm. tak bo bliższe kociołciał no nie ale ja powinienem tą decyzję podjąć w momencie jeżeli mam pięć gości o takich samych kompetencjach i mówię, ten gość, bo tego znam, ale on ma takie same kompetencje, jak tych pięciu innych, wiesz. W IT robią niektóre rekrutacje, że nie podpisujesz się i nie wie, oni nie wiedzą, kogo sprawdzają. Bardzo dobrze, mhm. bardzo słusznie. Uważam, że to jest świetny pomysł, no mhm. nie? Bo przynajmniej, wiesz, badasz kompetencje, a nie badasz yy, osobę, no nie? Mhm. Znaczy, w sensie powiązania. Nie masz żadnych uprzedzeń, albo żadnych jakichś pozytywnych dokładnie, połączeń. No? Dokładnie, wiesz. I chodzi mi o to, że wiesz, ja mogę taką decyzję podjąć, w momencie, jeżeli mam pięciu takich samych gości, no nie, i mówię, tego gościa biorę, bo tego gościa sami, tego goście, temu gościowi ufam. Super, jestem jak najbardziej za tym. Problem pojawia się w momencie, jeżeli masz pięć osób o różnych, że tak powiem, poziomach kompetencyjnych i bierzesz tą z najniższymi kompetencjami, bo ją znasz. Nie? I tu się pojawia problem. Ale z drugiej strony, gdybyś wziął osobę z najwyższymi kompetencjami i nie mógłby się jej zaufać, to to i tak jest zbyt do no, to Jak najbardziej, dlatego właśnie mówię, nie wiesz, no. Gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek, ale wydaje mi się, no, że w pierwszej kolejności powinna być to kompetencje, a w drugiej kolejności powinna być to, ta znajomość tej osoby, no nie? No dobra, niech będzie miała, nie jest może... Bo to jest jednak, to, to, to ma jakieś minimalne znaczenie. Nie, no, ma bardzo duże znaczenie, ma bardzo duże znaczenie, tylko tak jak mówię, e, jeżeli masz osobę, tak jak mówisz, no ma trochę niższe kompetencje, mówię trochę niższe, nie zna się, nie wiem, na czymś, no nie? No to okej, okay, nie? No dobra. Bo się nauczy, damy radę, nie? Ale jeżeli wiesz, tu jest przepaść, no to mhm. tu się pojawia problem, no nie? Wiesz, ja pamiętam, że bardzo mi się dobrze współpracowało z przełożonymi, którzy e, mieli duże doświadczenie e, w pracy, no nie? Bo wiesz, oni doskonale wiedzieli, w jakim kierunku podążać. I ja przede wszystkim miałem do nich bardzo duże zaufanie, bo wiedziałem, że jeżeli coś się schrzani, e, coś pójdzie nie tak, to, to nie zostanę, wiesz, na lodzie i nie zostanę wypchnięty w poszczelwa tylko wiesz, no ci przełożeni jednak, wiesz, no okej, okay, opierdzielą mnie, no nie, opierdolą mnie, ale wiesz, wezmą winę, znaczy no, może nie winę, bo to za dużo powiedziane, ale wezmą odpowiedzialność na siebie, nie. No, ja, ja, wiesz, ja tymi ludźmi zarządzam, biorę to na klatę, wiesz, może gdzieś tam proces zawiózł i tak dalej, a potem oper dostajesz ty, nie, wiadomo. Mhm. Ale z czego wynika, bo później mówisz, że nie pracowałeś pod takimi ludźmi, yy, czy? Znaczy, oczywiście, wiesz co, to były różne okresy, wiesz, no wiadomo, że ci, wiesz, ci przełożeni się zmieniali, no nie, i E, wiesz, raz masz lepszych przełożonych, raz masz przełożonych troszeczkę gorszych. Musisz im dać podcast Jocka do posłuchania. No zdecydowanie. I jestem wiesz. ciekawy, czy wyciągnęliby wnioski. Myślisz, żeby wyciągnęli wnioski? To jest bardzo dobre pytanie. To Trzeba by było Joka zaprosić, żeby tu przyjechał. Słuchaj. <grym> Może kiedyś go zapraszam. Ja Zap, zaproszę. Ja bo zaprosz na Maxach chciał zaprosić. Słuchaj, zaproszę Joka, to niech mi podpisze kimono, jak będzie. <grym> Przepraszam, gi. Przepraszam, tak, ale ja, ja mówię specjalnie kimono, bo się ludzie denerwują. <gry> No, na, na te też się mówiło jakoś inaczej, A, i zawsze mówiłem kimono, bo kimono jest z karate. Z karate Um, jeszcze jedna rzecz jest ciekawa odnośnie podcastów, w którym zacząłem robić, to zacząłem chodzić na wszystkie badania, bo ja jeździłem na rolkach kiedyś mm -hmm. i miałem różne kontuzje, no i te kontuzje mnie wykończyły, ale prawda jest taka, że ich nie wyleczyłem i, i popełniłem jakieś tam błędy, mogłem po prostu się bardziej przykładać i mieć dyscyplinę i to wyleczyć. No i później słucham rogana. Rogan mówi, że miał trzy razy zerwane więzobła w kolanie. Mm -hmm. Myślę sobie, kurwa, to ludzie mają trzy razy zerwane więzło mm -hmm. i dalej żyją. I to jest coś, co też zmieniłem, właśnie, że chodzę na różne badania, i nawet jak jakieś badania są chujowe, to i tak na nie idę, dlatego bo się nasłuchałem podcastów i wiem, że trzeba chodzić. Oczywiście, znaczy, wiesz Więc... co, wbrew pozorom zerwanie wiązadła jest lepsze niż jego naciągnięcie, nie? Bo, mhm. wiesz, bo jeżeli zerwiesz wiązadło, to jesteś w stanie je potem zszyć, no nie? I generalnie ono nie traci elastyczności aż tak bardzo, natomiast w momencie, jeżeli to wiązadło naciągniesz, wiązadło, mhm. wiązadło naciągniesz, no to po prostu to kolano będzie ci cały czas latać, no nie? nie? da się tego jakoś wrócić później? Ty miałeś naciągnięte? Wiesz co, na szczęście nie, ale mhm. wiesz, też jakiś tam sport trenowałem i zdarzało się, że koledzy po prostu utracili wiązadła właśnie głównie te boczne krzyżowe, no nie? I, 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 no i tak jak mówię, no lepiej było, żeby te wiąz to wiązadło było zerwane, niż żeby po prostu było naciągnięte, no nie? Ale wciąż się mówi, że jak masz kontuzję, no to zerwałem wiązadła, to już nie jestem piłkarzem, a okazuje się, że są inni ludzie, którzy... Da się, wszyscy, słuchaj, współczesna medycyna jest na takim poziomie, że naprawdę wszystko się da, tylko musisz trafić pod nóż i pod rehabilitację dobrego lekarza, no nie? No i musisz tam pójść przede wszystkim. I jakby mieć tyle, taką siłę woli, żeby to zrobić. Ale mówię o tym dlatego, bo według mnie te Podcasty. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja jestem taki chłonny na te informacje, ale domyślam się, że ty też jesteś taki, taki chłonny, że po prostu słuchasz podcastów i słuchasz sobie jakichś spoko ludzi i nagle możesz zmienić rzeczy. I dla mnie to jest niesamowite. Dlatego też robię podcasty. Wiesz co? Dla mnie, jakby w ogóle, wiesz, ta cyfrowa, nazwijmy to rewolucja, która nastąpiła w przeciągu ostatnich o, 15 lat, nie powiedzmy, jest niesamowita, wiesz, bo z jednej strony, wiesz, bo ja się cały czas śmieję, bo jak to mówią, kiedyś dobrze to już były. Kiedyś to były czasy, dzisiaj już nie ma czasów, no nie. I wiesz, ciągle słuchasz osób, które mówią, a ta dzisiaj, wiesz, ta dzisiejsza młodzież oni w ogóle, wiesz, nie wiem, nie siedzą na Czepaku, tak jak <grym> my, wiesz. nie bawią się w piaskownicy. Nie bawią się w piaskownicy, wiesz, strasznie i tak dalej. No dobra, ale wiesz, ale jakby tracimy pewne rzeczy na rzecz innych, uzyskiwania innych rzeczy, no nie, wiesz, te dzieciaki. Są tak obczaskane wiesz, w w technologii, że ja jestem w ciężkim szoku, wiesz. Ile jakiś lat potrafi składać animację czego? Słuchaj, no ja patrzę, wiesz, teraz przepraszam, ja patrzę teraz na te, e, wiesz, na tych YouTuberów, TikTokerów, nie wiem jeszcze jak to się inaczej erów innych, wiesz, go... dzieciaki, powiesz, po paręnaście lat y, maksymalnie, wiesz, dwadzieścia parę lat, którzy zarabiają po prostu niesamowite pieniądze, wiesz, i tak naprawdę wiesz, yy, oni nie podpisują żadnych kontraktów, wiesz, yy, powiedzmy, yy, które będą dla nich niekorzystne, które będą ich obrabowywały z 80% ich dochodu. Chociaż no, zdarza się, ale wi wiadomo o co chodzi. Ale w w czę w często, często te dzieciaki są w stanie, wiesz, yy, same o sobie stanowić, nie? I kurde, no ja nie pamiętam, żeby wiesz... Jak ja miałem 20 lat, żeby wiesz, ludzie robili tak niebotyczne, wiesz, interesy, biznesy i tak dalej. Jest niesamowite. Sierżant Bageta tu ostatnio był i mówił, że zarabia siano na streamowaniu gierek. Mówi, że gra w gry policyjne, komentuje i ludzie mu wpłacają pieniądze. No, no i elegancko. No, no. Piękna, piękna robota, życzę, życzę koledze wszystkiego najlepszego. Ja aż tak dobry w gry komputerowym nie jestem. On nie jest dobry, on jest sobie byłem policjantem i po prostu tak, mówi, tak, to, tak, to interesuje. Znał człowieka, znał człowieka. Więc no, to, i co ja też, jak mi to powiedział, to mówię, co? No. <laughs> no wiesz, da się, da się, słuchaj. Odsuwasz się i zauważasz, że cię gorzej słychać i się przesuwasz z powrotem, więc ludzie mnie często pytają, dlaczego nosimy słuchawki. To jest jeden z powodów, bo mm -hmm. słyszysz, że jesteś daleko tak. I tak, i, tak, tak, tak i nie dokładnie. wszyscy na to reagują, ale ty całkiem nie się to zauważasz. Dziękuję. <laughs> Potraktuję to jako koplan. Tak. <laughs> Natomiast wiesz no dlatego, dlatego dla mnie to jest w ogóle fascynujące, wiesz, to jak wiesz teraz dzieciaki potrafią sobie ogarniać, wiesz, rzeczywistość, jakie mają możliwości, wiesz, to jest, to jest dla mnie to jest niesamowite i okej, okay, dobra, no być może nie wiem, nie są aż tak fenomenalnie wysportowani, może fenomenalnie to dużo powiedziane, ale nie są aż tak, wiesz, ruchliwi, nie, są, nie, nie mają aż takich ciągotów do tego, żeby śmigać cały czas tak jak ty na rolkach czy wiesz zasuwać na aktywności sportowe ale robią zupełnie coś innego. Wiesz, idą w zupełnie innym kierunku. No Rozwijają ja, głowę bardzo Dokładnie. I ja nie jestem zwolnikiem, wiesz, w bardzo specyficznym wąskim zakresie, no nie? Mm -hmm. Ale ja nie jestem zwolnikiem, wiesz, mówienia, że a, wiesz, tak jak mówię, kiedyś to były czasy, a dzisiaj już nie ma czasów. No są, tylko inne, no nie? I, i tu właśnie wracamy do tego, o czym mówiłem, nie? Zmiana tej kultury, zmiana myślenia. Wiesz, musimy, wiesz, zawsze mnie fascynowało, dlaczego my... Mówiąc o pewnych rzeczach, staramy się negować to, co robią młodzi ludzie, a nie staramy się ich zrozumieć i nie staramy się w jakiś sposób z nimi współpracować, nauczyć się czegoś od nich. Wiesz, oni mogą się nauczyć czegoś od nas, my od nich. No nie tak to działa bo ostatnio o tym słuchałem, bo młodzi ludzie nie mają wykształconych nawyków. Jeśli jesteś osobą, która ma 50 lat, to jesteś ułożony w jakiś no to... określony sposób. I każda zmiana tego, gdzie ty się już czujesz bezpiecznie i to się, to się sprawdziło, to już nie chcesz się zmieniać. I teraz przychodzi jakiś tył, który ma 15 lat i mówisz, dawaj zrobimy to inaczej, a ty patrzysz, masz wszystko ogarnięte, po co to robić? Ty się nie da, masz 15 lat. Dlatego też młodzi ludzie są bardziej... Yy, lewicowi i czym jesteś starszy, tym robisz się bardziej prawicowy, bo się więcej nawyków i jesteś bardziej, bardziej odpychasz zmianę. Tak, ja słyszałem właśnie takie, e, takie stwierdzenie, że e, jeżeli nie jesteś socjalistą w wieku 20 lat, to znaczy, że nie masz serca, ale jeśli nie jesteś kapitalistą w wieku 30, to znaczy, że nie masz mózgu. Hmm? <noise> coś w co, coś, coś tym jest, dokładnie. Um, więc uh, ale też jest, ja, jak, ja na przykład jestem taką osobą, która odrzuca, odrzucała większość zasad i odrzuciłem bardzo wiele zasad i dzięki temu też zorientowałem się, po co niektóre tradycje są. Mhm. Więc to nie jest tak, że trzeba wszystko zmieniać, tylko że niektóre te rzeczy rzeczywiście są, tylko ludzie zapomnieli, dlaczego to robimy, bo to są już takie stare tradycje. Więc to, to było dla mnie ciekawe doświadczenie, bo na przykład te dni, dni tygodnia takie są. Be, nie bez powodu jest 5 dni pracujących, 2 dni odpoczynku, bo dla większości osób to jest odpowiedni tryb, w którym jest w stanie funkcjonować. A jeśli się to zaburzy, to człowiek się albo przepracuje, albo robi za mało. Jest dużo takich rzeczy, które starałem się przetransformować u siebie no i wracałem do tego, że no, to jednak dlatego ludzie tak robią. No wiesz, tak samo 8-godzinny dzień pracy, no nie? Też powstał mhm. z jakiegoś powodu. No to, to, to wiesz, też ktoś wyliczył, że 8 godzin to jest taki najbardziej produktywny i efektywny Czas spędzony na pracy, bo później może dojść do najprościej mówiąc wypadku na linii produkcyjnej. Nie? Mhm. Bo już osoba jest przemęczona, nie ma, nie ma jak wypocząć, i tak dalej, i tak dalej, więc ktoś podzielił te, tą dobę na te 8 godzin. I Iłótnie rękę gdzieś nam na, na, na linii. A, jakie masz plany na przyszłość? Plany na przyszłość. No na pewno rozwój e, zarówno BlackTornu, jak i, e, i bezpieczeństwa i strategii. Jak się e, pisze to BlackTorn? Black, tychy oryny. Black Blakton Polska, o, może tak. Mm -hmm. Mam. Dobra. No. E, więc jakby rozwój, e, rozwój tej naszej firmy, jaki rozwój e, bezpieczeństwa i strategii, mm, wiesz, mamy, tak jak mówię, no, my mamy nadzieję, że w jakiś sposób, wiesz, w końcu będziemy mieli na tyle dużą siłę oddziaływania, że będziemy mogli faktycznie, wiesz, wpłynąć na jakieś zmiany. Jeż, wiesz, my nie mówimy, że my mamy te zmiany przeprowadzać, bo to nie o to chodzi. Nam zależy na tym, żeby jednak te zmiany przeprowadzone były. Jeśli one zostaną przeprowadzone, to dla nas jest to fenomenalny sukces, na no niej I będziemy się mega z tego cieszyć. Bo jeśli um. wprowadzić takie zmiany, to nie są korporacje, ale takie systemowe, to to jest turbo trudne. Turbo trudne, bardzo trudne. Dlatego, wiesz, no, to jest już kwestia decydentów, no nie? My możemy ewentualnie w tej kwestii doradzić, ewentualnie możemy jakoś pomóc. Natomiast wiesz, my nie jesteśmy decydentami w tej kwestii na no nie. Są już jakieś ludzie, decydenci, którzy już są zainteresowani tym, co robicie? Wiesz co, no paru nas obserwuje, wydaje mi się. Paru nas obserwuje, więc może na, na, ktoś zdecy... Na Instagramie obczajuje tak tak tak, 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 tak. Więc być może w którymś momencie ktoś jednak wiesz, dojdzie do wniosku. A, okej, okay, dobra, może faktycznie nad tym trzeba by się było pochylić. Musicie sobie jeszcze zainstalować apkę, która śledzi, kto was unfollowował, żebyście wiedzieli, kto, no, do kogo nie pisać. Do kogo już nie pisać, do, na kogo się obrazić, słuchaj. Nie, ale jesteśmy, wiesz, jesteśmy na Instagramie, jesteśmy na Twitterze, cały czas. Wiesz, skutecznie prowadzimy tam różnego rodzaju dialogi z osobami, a wiesz, też można do nas pisać na, na maila. Tam, ile dobrze pamiętam, infomapa, bezpieczeństwo i więc można spokojnie do nas pisać. Można z nami. My jesteśmy otwarci na dialog, nie. Zawsze staramy się, jak tylko mamy możliwość, czas, Odpisać i pogadać. No Z tobą się da jakoś personalnie skontaktować? Jak napisze, jak osoba napisze w wiadomości, że, znaczy w tytule wiadomości, że nie wiem, do doktor, długiego, doktor długi, czy do długiego, to to na pewno to do mnie w jakiś tam sposób trafi. Ja mówię, nie wiem, czy e, odpowiem w szybkim terminie, bo też tak jak mówię, mam, mam swoje zadania i, i swoją pracę. E, natomiast, natomiast w razie możliwości staram się odpowiedzieć. Dobra, mm. możemy kończyć bardzo ci dziękuję. Słuchaj, to ja Tobie dziękuję i polecam się na przyszłość. Jasne. Siemano, nowe podcasty w środę. Niemdziele. 19. Dziewiętna... dziewiętnastej. Pozdro.